Do pierwszego gwizdka pewnie jeszcze chwila, no ale oczywiście na stadionie, skąd będziemy relacjonować mecz Jagiellonii ze Śląskiem, już w tej chwili Grzegorz Pilat pewnie opowie nam o tym, co dzieje się przed tym pierwszym gwizdkiem, a więc Jurku, a więc Grzegorzu, jesteśmy tutaj wszyscy razem i możemy śmiało zaczynać te relacje. Dzień dobry, Jurek, Grzegorz Pilat. Witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu we Wrocławiu. Od 15 lipca 2020 roku Jagiellonia Białystok czeka na zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław. Biorąc pod uwagę, że Jaga jest teraz na fali, to kiedy, jak nie dziś? Kiedy, jak nie teraz? Przed nami mecz 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Śląsk-Wrocław, Jagiellonia Białystok ze stadionu we Wrocławiu. Kłaniam się i polecam. Przed nami, mam nadzieję, emocjonujące 2 razy 45 minut mocnej walki o fotel lidera. Tak, proszę Państwa, Jaga po 4 wygranych z rzędu po raz pierwszy w tym sezonie broni pierwszej pozycji w tabeli. Śląsk po 3 kolejnych wygranych z kolei zajmuje 3. miejsce i ma tylko 2 punkty straty do żółto-czerwonych. Czy Jagiellonia obroni pozycję? Czy może Śląskowi uda się przeskoczyć Jagę w tabeli? Okaże się za nieco ponad 1,5 godziny. To będą ekscytujące momenty. Polecam koniecznie zostać z nami. Zaczynamy od składów i zaczniemy tym razem od gospodarzy. Dzisiaj w bramce Leszczyński, w obronie Konczkowski, Bejger, Petkow i Janasik. W pomocy w Śląsku dzisiaj zagrają Schwarz, Olsen oraz Pokorny. Dalej po prawej stronie mamy Samca Talara, po lewej stronie Żukowskiego, a w ataku Exposito. Żółto-czerwoni w żółto-czerwonych barwach dzisiaj na boisku we Wrocławiu zagrają w składzie. W bramce Alomerović. Dalej w obronie Marczuk, Matysik, Diéguez i Wdowik. W środku po prawej stronie Saczek, potem Kubicki, Romańczuk i Naranjo. Jeszcze dalej w środku Nenê, a najbardziej wysunięty Jesús Imaz. Zwycięskiego składu się nie zmienia. Wyszedł z tego założenia trener Adrian Siemieniec i właśnie w takim samym składzie jak w ostatnim meczu zagrają dzisiaj żółto-czerwoni, ale najpierw chwila ciszy, bo oto tutaj zmarł jeden z zasłużonych działaczy, też piłkarzy Śląska Wrocław, Antoni Jawny. I tą chwilą ciszy, jak słyszeliśmy, sędzia Tomasz Malec, tę chwilę ciszy sędzia Tomasz Malec swoim gwizdkiem zakończył, a więc za chwilę pierwsza piłka w spotkaniu Jagiellonia-Białystok, a odwrotnie Śląsk-Wrocław, Jagiellonia-Białystok. Nie mogę się trochę przestawić, ponieważ najczęściej właśnie komentuję mecze w Białymstoku. Ostatnio się parę razy słyszeliśmy, ale tym razem słyszymy się ze stolicy województwa dolnośląskiego. Kilkudziesięciu kibiców w żółto-czerwonych barwach przyjechało prosto z Białegostoku na dzisiejsze spotkanie. Ja o tym wspominałem, ale jeżeli może ktoś dopiero teraz się włączył w naszą relację, to przypominam, ponad 18 000 biletów. Tyle udało się sprzedać organizatorom na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie bardzo ważne, bo to przecież mecz o lidera. Przypominam raz jeszcze, to był od pierwszych gwizdek, ale to tak jeszcze na początku dzieciaki sobie tutaj kopnęły na środku. Pod tytułem, to jest akcja pod tytułem Stadiony bez barier, no i w związku z tym taka pierwsze honorowe uderzenie na środku boiska, ale już teraz będą zaczynali gospodarze. Jagiellonia Białystok atakuje z mojej perspektywy na bramkę po prawej stronie, Śląsk Wrocław będzie atakował na lewą stronę, tutaj gdzie siedzą najzagorzalsi kibice Śląska Wrocław w liczbie kilku tysięcy co najmniej. Oj, głośno będzie tam miał w tej pierwszej połowie Zlatan Alomerović, bramkarz białostockiej drużyny. Myślę, że możemy już powoli odliczać sekundy. Przecież jesteśmy już spóźnieni. Już 12:32. Panie sędzio, 3, 2, 1. Oni też wszyscy czekają na sygnał z wozów różnych transmisyjnych. Sędzia Paweł Malec gwizdże po raz pierwszy i Erik Exposito wycofuje od razu do swoich obrońców. I pierwsza daleka piłka na prawą stronę. Śląsk-Wrocław gra, ale dobrze to przerywamy. Zgrywał to klatką Taras Romańczuk na prawą stronę. Niedobrze po prawej stronie z numerem 24. Samiec-Talar. Przerywamy to i Śląsk z autu na wysokości pola karnego Jagiellonii Białystok. Ale wycofanie. I już teraz Śląsk-Wrocław gra na swojej własnej połowie. Blisko linii środkowej. Janasik po lewej stronie. Zagranie jeszcze na lewo do Żukowskiego. Żukowski, wycofanie, cały czas Śląsk przy piłce na środku boiska. Czy przerwiemy to? Bardzo blisko jest Nenê przerwania tej akcji, ale ostatecznie radzą sobie zawodnicy Śląska, którzy podają do przodu na tyle niefortunnie, że przyjmują to obrońcy Jagiellonii Białystok. Taras Romańczuk spokojnie do młodego Miłosza Matysika. Już teraz my gramy. Po prawej stronie Marczuk. On w zeszłym tygodniu grał nieco wyżej na prawym skrzydle. Dzisiaj gra na lewej obronie, ale oni się będą razem z Michałem Saczkiem na pewno zmieniać. Siemieniec na tej pozycji po prawej stronie. A teraz w samym środku Jagiellonia. Miłosz Matysik z powrotem do Diégueza. Na lewej stronie Wdowik. Diéguez. No tak sobie klepiemy, czekamy, aż zawodnicy Śląska Wrocław podejdą nieco wyżej. Tak się właśnie w tym momencie dzieje. My się cofamy, nieco bliżej własnej bramki, ale teraz dobrze, z daleka. Diéguez na Jesúsa Imaza. Troszkę za wolno Hiszpan wystartował do tej piłki. Byłaby wyborna sytuacja. Na wprost podawał Diéguez z pominięciem drugiej linii, ale wyłapał to bramkarz Śląska Leszczyński i teraz grają gospodarze dzisiejszego spotkania. Leszczyński na prawą stronę, tam z numerem 24 Samiec-Talar, dobra główka na Exposito. Exposito z prawej strony wychodzi bardzo blisko pola karnego Jagiellonii Białystok, zatrzymał tę sytuację, przerzut na lewą stronę, Żukowski uderzenie, ale anemiczne, na szczęście. Ale w drugiej minucie tego spotkania już mamy pierwsze celne uderzenie na bramkę, a dokładnie wykonawcą tego uderzenia z numerem 22 na wprost bramki Żukowski. Dokładnie to Mateusz Żukowski. Młody zawodnik, ale już trochę świata piłkarskiego zdążył poznać. Tutaj rozmawiałem sobie z innymi kolegami dziennikarzami, wymienialiśmy się różnymi spostrzeżeniami, jak to będzie wyglądało, czym, która drużyna może zaskoczyć. Wszyscy są pod wrażeniem gry Jagiellonii Białystok w tym sezonie, ale spokojnie, na chłodno. Tutaj nie ma za bardzo do czego podchodzić na gorąco. Tutaj trzeba spokojne, chłodne głowy i grać swoje. A już teraz, tak jak właśnie w tym momencie, w środku Jesús Imaz na lewą stronę do Wdowika i teraz znowu Jesús Imaz, ale z lewej strony wycofanie do Diégueza. Czy będzie przerzut na drugą stronę? Wdowik z lewej strony, Naranjo do środka, Naranjo, dobre dośrodkowanie, ale minął się z piłką Jarosław Kubicki i znowu Leszczyński, u niego piłka, więc bramka Śląska zaczyna. Pokorný na lewą stronę, teraz gra Petkow i znowu dalej na lewo do Żukowskiego. Żukowski mija jednego, drugiego zawodnika, ale przerywają to bardzo dobrze. Z prawej strony Michał Saczek to przerywa i już grają żółto-czerwoni. Połowa połowy Jagiellonii Białystok. Czy wyjdziemy w końcu z tą piłką na drugą stronę? Bo na razie bawimy się długimi podaniami z takim pominięciem tej drugiej linii. Zagęszczony ten środek w wykonaniu Śląska Wrocław, a żółto-czerwoni właśnie takimi długimi podaniami na wychodzących, czy to pomocników, czy napastników, próbują te zasieki obronne Śląska przełamać. Z prawej strony na linii środkowej Michał Saczek, wspomniany już przeze mnie wcześniej. Diéguez, jesteśmy na swojej własnej połowie. Diéguez, długa piłka na lewą stronę, nieporozumienie, za mocna piłka do Bartłomieja Wdowika i mniej więcej w okolicach linii środkowej po prawej stronie Śląsk Wrocław będzie rozpoczynał od wyrzutu z aut. Czekamy na to, co się dalej wydarzy. Na razie Ślązacy czekają. 4 minuty za nami, przypominam 0-0 Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok. Już gramy. Bejger z prawej strony, blisko swojego własnego pola karnego, na lewo, spokojnie, do Petkowa, nie śpieszą się, ale się pomylił Petkow i przechwytujemy. I z prawej strony Marczuk, czy będzie uderzał, czy będzie jeszcze podawał? Ma tutaj jeszcze Kubickiego, Kubicki w pole karne do Marczuka. Nie zrozumieli się panowie niestety. Nikt tego też z zawodników Śląska nie przerwał, a więc piłka wypadła poza linię końcową i będzie rozpoczynał bramkarz drużyny gospodarzy Rafał Leszczyński. Ładnie się zapowiadała ta sytuacja, ładnie to przerwali żółto-czerwoni blisko pola karnego Śląska Wrocław, no ale niestety nieporozumienie Kubickiego ze wspomnianym już wcześniej Marczukiem, no i piłka poza boiskiem. Blisko pola karnego podeszli żółto-czerwoni. Mieli to rozgrywać od swojej własnej bramki zawodnicy Śląska dzisiaj na zielono, ale ostatecznie Rafał Leszczyński mówi: nie panowie, nic to nie wyjdzie, gramy daleko. I teraz czekamy na wystrzałek z armaty. Właśnie w tym momencie Leszczyński, połowa połowy Jagiellonii Białystok. Piłka jeszcze w górze, faulowany Exposito, nie, sędzia nie gwizdże, a Exposito leży. Pokazuje kapitan drużyny gospodarzy, drużyny Śląska, że faulował Taras Romańczuk, ale teraz panowie, taka przyjacielska piątka przybita, sędzia sędzia Paweł Malec z Łodzi nie gwizdał, a więc gramy dalej, jak grają dokładnie Jagiellończycy z autu. Po lewej stronie już teraz Michał Saczek, wycofanie do młodego Miłosza Matysika. Miłosz Matysik do środka, daleko na Kubickiego. Kubicki, przeszła mu piłka po głowie i straciliśmy. I teraz już grają gospodarze. Petkow do Bejgera. Bejger, Petkow z lewej strony z 19. Janasik. Janasik, daleka piłka, ale przerywa to teraz Romańczuk i już teraz Kubicki z pierwszej piłki, zagranie. Nic z tego, główką przerywają to zawodnicy Śląska. Łapie Rafał Leszczyński, ale od kilku dobrych chwil tak naprawdę żółto-czerwoni nie schodzą z połowy Śląska Wrocław. Trzeba tutaj czujnie, trzeba uważać, ponieważ tak naprawdę no, jedna taka sytuacja, gdzieś może jakieś zagapienie i może być groźnie. Tymczasem 6. minuta tego spotkania się kończy. Wynik to wciąż 0-0. Przypominam starcie wagi ciężkiej we Wrocławiu. Gdyby ktoś mi powiedział przed sezonem, że w 7. kolejce Jagiellonia będzie liderem, a Śląsk Wrocław będzie zajmował 3. miejsce, nie wiem, czy bym w to uwierzył. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale bym mu powiedział, że to mało realne. A tymczasem, proszę bardzo, mecz o fotel lidera. Jagiellonia 12 punktów, Śląsk Wrocław 10 punktów. Jeszcze Jaga przecież ma zaległy mecz z Lechem Poznań, któremu nie do końca ostatnio się wiedzie. No ale cóż, no czekamy, cały czas czekamy. Ja tylko przypominam, że dzisiejszy mecz ze Śląskiem Wrocław to jest 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, a z kolei pod koniec września w Pucharze Polski Jaga zagra u siebie także ze Śląskiem Wrocław. No ale już teraz wracamy na boisko. Tutaj się na razie niewiele dzieje, taka przerywana gra. I tutaj teraz dobrze, Jesús Imaz na środku boiska. Jesús Imaz biegnie w kierunku bramki Śląska, na prawą stronę do Marczuka, ale obok niego obrońca. Radzi sobie Marczuk z prawej strony, przepycha tam jednego z obrońców. Marczuk wpada w pole karne z prawej strony, dośrodkowanie przerwane przez Pokornego i będzie pierwszy rzut rożny dla Jagiellonii Białystok w 7. minucie tego spotkania. Dobra sytuacja, przepchnął się tam młodziutki Marczuk z prawej strony, przepychał się z Janasikiem. Janasik ostatecznie padł jak długi na murawę, a dalej pobiegł Dominik Marczuk, no ale ostatecznie zablokowany przez jednego z obrońców Śląska Wrocław. Już za chwilę pierwszy rzut rożny po lewej ręce bramkarza Śląska Leszczyńskiego. Będzie dośrodkowywał Bartłomiej Wdowik, a więc lewą nogą. Piłka dochodząca, sprawdźmy. Wdowik, piłka w górze. Kto wyskoczy najwyżej? Obrońcy Śląska z prawej strony wybijają to i już teraz szybki wypad robią sobie Ślązacy, ale to pięknie przerwał z lewej strony. Tam pięknie to przerwał Naranjo. Jeszcze tam zaliczył ziemię. A i mamy żółtą kartkę, pierwsza żółta kartka, ponieważ najpierw pięknie to przerwał Naranjo. Zawodnicy Śląska pięknie wychodzili ze swojej własnej połowy z kontratakiem, ale czyściutko zabrał piłkę na parterze Naranjo zawodnikowi z numerem 8, Olsenowi. Potem Olsen jeszcze pociągał Naranjo za rękę, faulował i Olsen w 8. minucie tego spotkania ogląda pierwszą żółtą kartkę. Odnotujmy. Mamy pierwszą żółtą kartkę, 8. minuta i będzie dośrodkowanie w pole karne, połowa połowy Śląska Wrocław. Jest szansa na groźną sytuację, ale króciutko. Kubicki, dośrodkowanie w pole karne z lewej strony. Jesús Imaz wypykany, ale jeszcze do Naranjo. Naranjo z prawej nogi, będzie dośrodkowanie. Jeszcze tam próbuje mijać. Dośrodkowanie, pole karne, teraz Romańczuk. Ach, przeszła mu piłka po głowie, ale jesteśmy jeszcze z prawej strony. Ojej. Niepilnowany Dominik Marczuk z prawej strony przy linii końcowej próbował opanować tę piłkę. Nic z tego, odskoczyła mu ona. Brak doświadczenia. Szkoda, bo był kompletnie niepilnowany. Mogło to być naprawdę bardzo groźnie. A tak w 9. minucie spotkania Rafał Leszczyński, bramkarz Śląska Wrocław, będzie zaczynał od swojej własnej bramki. Ładnie to poukładał trener Jacek Magiera. Tak usłyszałem taką opinię tutaj we Wrocławiu w kontekście Śląska Wrocław. Początek tego sezonu może nie jakiś bardzo efektywny, ale ostatnie 3 wygrane dość przekonywujące. Ba, mało tego, w tym wygrana na wyjeździe w Szczecinie z Pogonią 2-0. To po prostu dobrą robotę. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, właśnie mówiłem o tym, że rozmawialiśmy wcześniej z dziennikarzami z Wrocławia. Po prostu trener Jacek Magiera wykonuje tutaj we Wrocławiu bardzo dobrą robotę. No ale jeżeli trener z Śląska wykonuje tak dobrą robotę, to co możemy powiedzieć o trenerze Adrianie Siemieńcu? 31-latek, trener lidera piłkarskiej Ekstraklasy. A teraz już grają zawodnicy Śląska na tyle niefortunnie, że tam przerywa to Miłosz Matysik. Jeszcze od niego piłka się odbiła i na wysokości pola karnego mają aut zawodnicy Śląska. To z lewej strony, za chwilę daleko. Na prawą do Janasika. Janasik, czy będzie dośrodkowanie w pole karne? Tak jest, prawą nogą w boisko. W pole karne Jagiellonii Białystok jeszcze Exposito tam się podstawiał. Skasował go trochę w locie jeden z obrońców Jagi. Sędzia, Paweł Malec nie gwiżdże. Exposito jeszcze leży w polu karnym Jagiellonii. Teraz dopiero wstał. Zrobiło się gorąco w pewnym momencie, ale ja tak od razu jakoś tak czułem. On się po prostu podkładał pod tego zawodnika Jagi. On chciał, żeby zawodnik Jagiellonii w tym polu karnym na niego upadł i ostatecznie nic z tego, żadnego karnego nie będzie. Teraz grają zawodnicy Śląska na swojej własnej połowie. Petkow na prawą stronę do Konczkowskiego. Konczkowski daleko na Exposito. Exposito, 4 bramki w tym sezonie, 2 asysty. Pokażmy, co pokaże. Zobaczmy, co pokaże. Żukowski, zagranie na lewą stronę do Żukowskiego. Uf, jak dobrze, że tutaj znalazł się Marczuk. Przerwał groźną sytuację po lewej stronie Śląska Wrocław wybiciem na aut. I na wysokości pola karnego teraz z autu będą wyrzucali zawodnicy Śląska. 11. minuta tego spotkania się prawie skończyła. Wciąż 0-0, ale teraz kilka groźnych takich fragmentów ze strony Śląska Wrocław. Zobaczmy. Wyrzut z autu w pole karne Jagiellonii Białystok. Na szczęście to przerywamy. Jesús Imaz przed polem karnym. Ładnie tam się zabawił z jednym z obrońców Śląska Wrocław. Czy faulowany był Jesús Imaz? Na pewno leży na boisku, ale ostatecznie sędziowie nie gwiżdżą, nie podejmują takich decyzji. I 12. minuta właśnie przed momentem się rozpoczęła. 0-0. Musiałem delikatnie zwilżyć gardło, bo muszę Państwu powiedzieć, że chociaż nie jest może tutaj jakoś bardzo, bardzo gorąco we Wrocławiu, 21 stopni, to jest jakoś tak dziwnie duszno. No zobaczymy, mam nadzieję, że w trakcie meczu nie zacznie nam tutaj na głowy padać. Zresztą ten stadion, przepiękny stadion we Wrocławiu, stadion zadaszony, ale zobaczmy teraz na prawą stronę przerzucenie zawodnicy Śląska, tam z numerem 8 ładnie podawał Olsen na prawą stronę do Samca-Talara, który wbiegał w pole karne, ale piłka przeszła tylko po głowie młodego pomocnika Śląska Wrocław i od własnej bramki będzie zaczynał Zlatan Alomerović. Kontynuuje ten wątek. Przepiękny stadion we Wrocławiu i przecież przypominam, ponad 18 000 kibiców ogląda to spotkanie na żywo, tutaj na trybunach. W tym kilkudziesięcio, ponad 100-osobowa moim zdaniem, może no tak 105, 150, 130 osób mniej więcej z Białegostoku przyjechało. Tyle godzin, tyle kilometrów, ponad 500, prawie 600 kilometrów przecież od Białegostoku, tam 500 chyba, 40 czy 550 kilometrów, bo tyle też przecież sami tutaj jechaliśmy. Gra Jagiellonia na linii środkowej. Nenê na lewą stronę do Wdowika. Wdowik wycofanie do Diégueza. Jesteśmy już na swojej własnej połowie. Miłosz Matysik. Minął linię środkową, ale będzie chyba wycofanie na prawą stronę do Saczka. Saczek teraz z powrotem, Miłosz się cofnął na swoją własną połowę i podanie takie prostopadłe, ale nic z tego. I teraz na prawą stronę, dopiero teraz Romańczuk. Dobrze, Dominik Marczuk, wysokość pola karnego Śląska Wrocław, dośrodkowanie z prawej strony Marczuka, ale przerywają to obrońcy Śląska Wrocław. Widać, że tutaj nikt nie chce popełnić żadnego błędu. Każdy się stara tak bardzo ostrożnie przede wszystkim w obronie. A już teraz bardzo złe podanie Bartłomieja Wdowika z lewej strony do środka i przerywają to zawodnicy Śląska, ale naprawił Bartłomiej Wdowik. I jeszcze będzie na prawą stronę do Marczuka. Marczuk blisko pola karnego, Marczuk łamie do środka, Marczuk jeszcze na prawą stronę do Kubickiego, Kubicki się potknął, ale na szczęście odbił to od nogi zawodnika Śląska, ale sędziowie pokazują, że jednak ostatecznie rzutu rożnego nie będzie. Rozkłada Jarosław Kubicki ręce, no przecież co mógł zrobić więcej? Niestety pośliznął się pomocnik Jagiellonii Białystok, wydawało się, że udanie obił piłkę od nogi obrońcy Śląska Wrocław i ta wypadła za linię końcową i będzie rzut rożny do Jagiellonii, ale sędziowie podjęli inną decyzję i od bramki będzie rozpoczynał, jak już wspomniałem wcześniej, bramkarz Rafał Leszczyński, bramkarz Śląska. 14. minuta tego spotkania już za chwilę się zacznie. Przypominam, Śląsk, Wrocław, Jagiellonia, Białystok wciąż 0-0. Grają zawodnicy Śląska, daleko, długi przerzut, ale przerywamy to przy środku boiska. Wycofanie do Diégueza. Diéguez to połowa Jagiellonii Białystok do Matysika. Na bardzo spokoju, na takim wielkim spokoju Matysik do Saczka. Teraz już jesteśmy na połowie Śląska do Marczuka, ale Marczuk wycofanie do Matysika. Pokazuje trener Adrian Siemieniec. Panowie, dalej, przejdźmy trochę dalej. Nie bawmy się tutaj na tej swojej własnej połowie. Takim gestem, tak ręką. Przejdźmy dalej. Przejdźmy bliżej tej bramki Śląska. I już teraz Nenê trochę cofnął się bliżej linii środkowej. Jesteśmy połowa połowy Śląska Wrocław. Z lewej strony na Ranchon, ale kolejne wycofanie. Dobrze się bronią wrocławianie. Tutaj naprawdę w dobrej dyspozycji są dzisiaj na pewno w obronie, no ale tak się spodziewałem. 4 ostatnie mecze pomiędzy tymi drużynami, pomiędzy Jagiellonią a Śląskim kończyły się remisami. A to 1-1, a to 2-2, ale 4 ostatnie to remisy. No a jak będzie dzisiaj? Mam nadzieję, że jednak remisu tutaj nie będzie i żółto-czerwoni wyjadą z 3 punktami do Białegostoku. Przerywają to zawodnicy Śląska Wrocław. Z prawej strony przerzucenie na lewą stronę na Żukowskiego. Żukowski po wysokości linii pola karnego Jagiellonii Białystok. Żukowski, obok niego Michał Saczek. Jeszcze ten wycofanie do Janasika. Dośrodkowanie w pole karne. Przerywają to żółto-czerwoni i może wyjdziemy z kontratakiem. Faulowany na pewno był jeden z zawodników Jagiellonii Białystok przez zawodnika z numerem 17. Faulował Petr Schwarz. Tak, przerywana była ta akcja. Mogło to się się skończyć żółtą kartką. Ostatecznie sędzia Paweł Malec mówi, że nie, spokojnie panowie, nic się tutaj takiego wielkiego nie dzieje, po prostu zwykły faul i gramy dalej. A dokładnie gra Jagiellonia na wysokości linii środkowej. Nenê, trochę przeszliśmy wyżej, no ale to wciąż dosyć daleko od pola karnego Śląska Wrocław. Strasznie wysoko, muszę państwu powiedzieć, tutaj dzisiaj siedzę, to jest jakiś czwarte piętro, może trochę nawet wyżej. Tak z mojej perspektywy dość trudno dostrzec numery na koszulkach zawodników, czy też na spodenkach zawodników, dlatego bardzo często będę się posiłkował tym zawodnik Jagiellonii, zawodnik Śląska Wrocław, bo po prostu, no nie to, że nic nie widać, ale przydałaby się dobra lornetka. Z prawej strony chciał przerzucić na lewą stronę akcję Michał Saczek. Niestety Naranjo pokazuje, no dobry to był pomysł, ale piłka troszkę za wysoko i połowa połowy Śląska Wrocław, ta wypada, piłka wypada na aut i już teraz grają zawodnicy Śląska. Źle do piłkarzy białostockiej Jagiellonii, ale teraz ta piłka tak w górze. Teraz ręką zagrywam z prawej strony, przepraszam, z lewej strony Naranjo, to zauważył sędzia Malec, ale już teraz zaczynają zawodnicy Śląska. Dobrze, szybko zauważył to jeden z zawodników Żukowskiego. Żukowski, ach, tam się zabawił naszymi obrońcami! Och, jak było blisko! Och, jak było gorąco! Jak było gorąco. Mateusz Żukowski z lewej strony po szybkim rozpoczęciu z rzutu bezpośredniego wolnego, przepraszam, pośredniego wolnego. Tam walczył jednym z naszych obrońców. Chyba był to Miłosz Matysik. Przepchnął tę piłkę między nogami Miłosza Matysika. Uderzał na bramkę Alomerovicia. Ten wyciągnął się jak długi po ziemi. No ale na szczęście piłkę złapał. I kolejne celne uderzenie Śląska Wrocław w tym meczu. Już drugie. Na razie Jagiellonia bez takich celnych ani niecelnych prób. To też warto podkreślić, a na zegarze meczowym już 18 minuta się rozpoczęła. Ta najważniejsza statystyka to wciąż 0-0. Grają Jagiellończycy z lewej strony. Jesús Imaz w pole karne. Ach, dobrze przepuszczał Nenê tę piłkę do Naranjo, który zszedł na miejsce Jesúsa Imaza, bo Imaz grał z lewej strony. Dobrze przepuszczał Nenê między nogami, a Naranjo tego nie zrozumiał, a gdyby wystartował, to byłby prawdopodobnie w sytuacji sam na sam z bramkarzem Śląska. A tak piłka w rękach wspomnianego bramkarza Leszczyńskiego i grają zawodnicy Śląska. Wysoko teraz podeszli piłkarze Jagiellonii Białystok. Z lewej strony Janasik. Jeszcze do środka, do Schwarza. Schwarz tutaj, dwóch zawodników Jagiellonii obok niego. Wycofanie w takim razie na prawą stronę. Do Bejgera. Bejger, czy będzie grał na prawą stronę do Konczkowskiego? To wciąż połowa Śląska Wrocław. Nieco wyżej podeszli zawodnicy Jagiellonii, którzy teraz już się wycofali na własną połowę, a zawodnicy Śląska podchodzą bliżej linii środkowej. Z lewej strony, tak jest, na lewą stronę do Schwarza. Schwarz się tutaj znalazł, on powinien grać, taka trójka Śląska jest w środku, Pokorný, Olsen, Schwarz i oni się bardzo szybko i bardzo często zmieniają tymi miejscami. No tak jak mówiłem, przed chwilą w tym miejscu, po lewej stronie, blisko linii środkowej był Schwarz, a już w tym momencie jest Pokorný, który gra na prawą stronę i grają zawodnicy Śląska. Chcieli grać to na jeden kontakt, nic z tego, przerywają to żółto-czerwoni. Połowa Jagiellonii Białystok i spokojnie, do tyłu, na Diégueza. Dobrze, trzeba to szanować. Diéguez na prawą stronę do Michała Saczka, tak mówiłem, Marczuk na prawej stronie z tym Saczkiem, tak się zmieniają miejscami. Raz Marczuk na prawej pomocy, raz Saczek, ale najczęściej jednak Marczuk. A teraz jesteśmy w środku boiska i znowuż wycofanie do Matysika. Matysik na prawą stronę do Saczka, Saczek na lewą stronę z kolei do Diégueza. I teraz Wdowik. Wdowik na środku boiska, do środka, króciutko, do Tarasa Romańczuka. Jesteśmy blisko pola karnego. Naranjo z lewej strony, Naranjo ograł obrońcę Śląska Wrocław, Naranjo dośrodkowanie pole karne. Kto to uderzy z prawej strony? Marczuk, uderzaj! Ach, zablokowany na szczęście dla gospodarzy Marczuk, a mogła być groźna sytuacja, ale jeszcze to przerywamy. Michał Saczek z prawej strony, ależ go tam odepchnął, dosyć poważnie z numerem 22 Mateusz Żukowski przerwał tę sytuację Jagiellonii Białystok, tę akcję i grają teraz zawodnicy Śląska. Tutaj walczy Exposito z Tarasem Romańczukiem. Teraz Romańczuk odpycha Exposito, a sędzia Paweł Malec milczy. Proszę państwa, ja obserwuję spotkanie z czwartego, no może piątego piętra. I ja widziałem, że Taras Romańczuk odepchnął Exposito, a sędzia nie widział. No i nic, dalej gramy. Grają żółto-czerwoni. Jesteśmy na środku boiska. Już teraz Diéguez. na lewą stronę do Wdowika. 20 minuta tego spotkania za chwilę się zakończy. Wciąż 0-0. Bardzo ostrożne spotkanie obserwujemy dotychczas we Wrocławiu. Nikt tu za bardzo nie chce się odkryć, ale jednak troszeczkę bardziej konkretni w ataku są zawodnicy Śląska Wrocław, którzy no, oddali już dwa celne strzały, z czego ten drugi był naprawdę bardzo groźny i tylko i wyłącznie dzięki Zlatanowi Alomerowiczowi nie przegrywamy tutaj we Wrocławiu 0-1. Tak, jest wciąż 0-0. 21 minuta właśnie przed chwilą się rozpoczęła. Na boisku gramy na swojej własnej połowie i to gramy taki właśnie no, w stylu bardzo mocno obronnym. Diéguez do Matysika, Matysik na lewą stronę do Wdowika, teraz po prawej stronie Saczek, a teraz Saczek znowuż wycofanie do Miłosza Matysika na Matysik oczywiście do Diégueza. Diéguez na Kubickiego, na prawą stronę jednak tam się odnalazł Marczuk, przerywają to zawodnicy Śląska Wrocław, kompletnie wyłączona nasza pomoc w dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli dośrodkowanie, właśnie w taki sposób od samego początku grają żółto-czerwoni, jeżeli dośrodkowanie, jeżeli coś, jakiś początek groźnej sytuacji, to od obrońców długa piłka pod pole karne, no i tam się uda albo się nie uda. Trzykrotnie już się nie udało, no i dlatego właśnie statystyka celnych strzałów na bramkę Śląska Wrocław, Jagiellonii Białystok w dzisiejszym meczu to wciąż 0. Teraz podeszli wyżej zawodnicy Śląska i dobrze zrobili, bo przerwali i będzie groźnie, wpada w pole karne z numerem 24 Samiec-Talar, ale na szczęście szybko wrócił Diéguez, szef obrony, jeden z najlepszych obrońców w moim odczuciu w tym sezonie. Hiszpan przerywa tę bardzo groźnie zapowiadającą się sytuację Śląska Wrocław i już gra Zlatan Alomerović do Nenê. Nenê króciutko do Tarasa Romańczuka. Dobrze, że się tam nie pogubił w tym wszystkim Taras Romańczuk, bo on chciał już iść do przodu, a Nenê zagrywał mu trochę za pleca. Już teraz Miłosz Matysik na prawą stronę. Jesteśmy na swojej własnej połowie. Zaraz będzie na pewno wycofanie. Oczywiście, że tak. Do Miłosza Matysika. Połowa Jagiellonii Białystok. Gramy bardzo daleko od bramki Śląska Wrocław. Myślę, że gospodarzom właśnie o to chodzi. Prosta sprawa. Im dalej od własnej bramki, tym mniejsza szansa na stratę gola. A tak, no właśnie tak to wygląda. Jagiellończycy cały czas na swojej własnej połowie. Diéguez trochę rozkłada ręce, nie bardzo wie co ma zrobić. Miłosz Matysik na lewą stronę do Bartłomieja Wdowika. Wdowik do środka, do Tarasa Romańczuka. No może teraz przerzut na prawą stronę do Dominika Marczuka. Ładnie przyjął sobie na klatkę piersiową wysokość pola karnego. Wycofanie jeszcze do Saczka. Saczek, piłka się odbija. Od kogo? Od jednego zawodników Śląska, ale jest Kubicki na wprost bramki. Jeszcze podanie do Wdowika. Wdowik na lewą stronę do Naranjo. Jesteśmy na wysokości pola karnego. Naranjo wbiega w pole karne, ale wypychany z tego pola karnego. Chciał jeszcze do Marczuka na prawą stronę rozgrywać. Naranjo stracił piłkę i przerywają to zawodnicy Śląska. Daleki wyrzut piłki w kierunku bramki Jagiellonii Białystok. Żółto-czerwoni to przerywają i w okolicach ławki rezerwowych Śląska Wrocław będą zawodnicy w zielonych strojach mieli wyrzut z autu. To połowa połowy Śląska Wrocław. 23 minuta się właśnie w tym momencie zakończyła. Wciąż 0-0. Dobrze się to zapowiadało. Aha, już wiem, bo tutaj mam informację od Wojtka Szubzdy, który obok mnie siedzi i już wiem, że żółto-czerwonych na tym sektorze zajmowanym przez gości we Wrocławiu jest 213 kibiców. Trochę szacowałem, nie jestem najlepszy w szacunkach. Ja powiedziałem, że około 150. Nie, jednak jest dużo więcej. Gratuluję naprawdę tego, że chciało wam się i że jeździcie za swoją drużyną i że za to, że jesteście z nimi zawsze. Nieważne, czy będą grali 600 km od domu, czy 1600 km. 213 kibiców Jagiellonii Białystok na stadionie we Wrocławiu, a teraz grają już zawodnicy Śląska. Taras Romańczuk dobrze przejął tę piłkę w środku. Jesús Imaz na lewą stronę, ten za plecy Naranjo, no i przerywają to zawodnicy Śląska Wrocław. Z numerem 4 Bejger blisko swojej bramki. Żółto-czerwoni nie kwapią się, żeby podchodzić bliżej. I teraz z numerem 17 Schwarz się odnalazł właśnie pod swoim polem karnym. Ślązacy przesuwają się bliżej linii środkowej, ale teraz oni się bawią tak trochę na połowie swojej własnej, bo teraz na prawą stronę do Konczkowskiego. Konczkowski, tam jest jeszcze z prawej strony Olsen. No i z powrotem do swoich własnych obrońców, a więc Bejger do Petkowa. Petkow co zrobi? Petkow na prawą stronę, tak jest, do Bejgera. z czwórką Bejger, a ten z powrotem do Petkowa. I teraz zawodnicy Śląska grają ten scenariusz, który grali przed chwilą zawodnicy Jagiellonii Białystok. Teraz Jaga zagęściła ten środek pola i teraz, ale teraz właśnie przeszli połowę zawodnicy Śląska na lewą stronę. Dobry przerzut, daleki. Myślałem, że będzie dobry, ale Żukowski tego nie opanował. Troszkę jednak za wysoko. No i będą połowy blisko pola karnego. Z lewej strony będą wyrzucali z autu piłkę zawodnicy w żółto-czerwonych strojach. 25 minuta się właśnie kończy tego spotkania. Wynik to wciąż 0-0. Potrzebujemy trochę więcej konkretów w obronie. Trochę jest takie... trochę monotonne, trochę takie zaspokojne, trochę więcej ruchu by się przydało. A teraz brzydka sytuacja. Nakładką w jednego z zawodników Jagiellonii Białystok wjechał Żukowski, kiedy chciał Michał Saczek wybijać piłkę. I Żukowski w 26 minucie tego spotkania ogląda żółtą kartkę. Jak słyszymy, zareagowały na to trybuny dosyć nerwowo. Ale sytuacja w moim odczuciu, proszę Państwa, była dosyć oczywista. Bardzo brzydka taka nakładka była młodziutkiego Żukowskiego. No i grają zawodnicy Jagiellonii Białystok. Michał Saczek się pozbierał. Już gramy, a dokładnie gra Diéguez. Połowa Jagiellonii Białystok. Przesuwamy się bardzo powolutku w kierunku linii środkowej. No i znowuż tak trochę na stojaka gramy, ale już teraz, no może teraz jakieś przyspieszenie. Nenê z lewej strony, no ale nie, wycofanie do Bartłomieja Wdowika. Linia środkowa przy boiska. Cóż zrobimy? Bartłomiej Wdowik równiuteńko na linii środkowej z lewej strony. Łamie trochę do środka, ale wycofanie do Diégueza. Diéguez do środka znowuż dalej, tylko że trochę bardziej na prawo do Miłosza Matysika. Ten przy linii zauważył Saczka i do niego na prawo. Saczek wycofanie do Miłosza Matysika. Czekają zawodnicy Jagiellonii Białystok na zawodników Śląska. Mówi, chodźcie chłopaki, zagrajmy coś, podejdźcie trochę bliżej. Nie, nic z tego. Zawodnicy Śląska nie kwapią się do tego, żeby się podsuwać bliżej linii środkowej. Oni wolą się ustawić tak właśnie na połowie swojej, a więc daleka piłka na napastników. Dobrze tam się przedziera. Jeden z zawodników Jagiellonii Białystok to był Kubicki, ale stracił piłkę ostatecznie i chciał z pierwszej piłki z numerem 24 z środka, z głębi pola grać na prawą stronę na szybki kontratak Samiec-Talar, ale nikogo tam nie było w zielonych koszulkach i w 27 minucie Jagiellonia Białystok przejmuje piłkę i znowu jesteśmy na połowie Śląska Wrocław. Z prawej strony Marczuk, połowa Śląska, wycofanie do Saczka, Saczek do środka do Tarasa Romańczuka, Taras Romańczuk znowu z powrotem na prawą stronę do Saczka, a ten z powrotem do Romańczuka. Daleka piłka na lewą stronę, tam Marczuk wbiegał z prawej strony w pole karne, ale przerwali to zawodnicy Śląska. I znowuż mamy piłkę, bardzo środkę, ten, ja już ciągle to powtarzam, bardzo zagęszczony środek Śląska Wrocław i musimy się tymi dalekimi piłkami ratować na tych, którzy napastników czy też pomocników, którzy wbiegają w pole karne. Nie udała się jeszcze ani jedna taka próba. 28 minuta tego spotkania. Będziemy mieli wyrzut z autu z prawej strony na wysokości linii pola karnego Śląska Wrocław. Saczek będzie tę piłkę wyrzucał. Pojawił się tutaj jeden z jego kolegów. A dokładnie Kubicki, no i wycofanie. Teraz Romańczuk daleko, mięciutko na lewą stronę w pole karne. Skakał na rancho, piłka prześliznęła po jego głowie, wypadła za linię końcową i od bramki będzie rozpoczynał bramkarz Śląska Rafał Leszczyński. Kolejne dośrodkowanie w pole karne, kolejna wysoka piłka, która ma zamieszać w tym polu karnym Śląska Wrocław, ale no niestety nic z tego i wciąż mamy w 29 minucie, bo się właśnie ta rozpoczęła, wciąż mamy tutaj we Wrocławiu 0-0. Takie piłkarskie szachy, taka bardzo ostrożna gra. Nikt tutaj za bardzo nie chce, tak jak już wspominałem, nie chce się odsłonić, nikt nie chce za bardzo zaatakować, bo może to wykorzystać przecież druga strona. I za chwilę może być bardzo groźny, jakiś kontratak, a tymczasem grają zawodnicy Śląska. Tam dwukrotnie padał na boisko Janasik z lewej strony. Dzięki temu mógł Marczuk do niego podskoczyć. Już teraz Jesús Imaz bliżutko atakuje tam jednego z obrońców i przerywamy tę akcję, ale jednak nie. Sędzia Paweł Malec zauważył, że Jesús Imaz faulował jednego z obrońców Śląska Wrocław, a dokładnie faulował. O, jeszcze za dyskusję Jesús Imaz obejrzał żółtą kartkę. Wściekły jest teraz Jesús Imaz. Wystartował do sędziego Pawła Malca, bo tak nie bardzo wiadomo, o co tutaj chodzi. Może o jedno słowo za dużo. Po co tak bardzo doświadczony zawodnik? Po co osłabiać? Znaczy, jeszcze nie osłabiać, no ale przecież po co takie żółte kartki? Po co tak głupie żółte kartki w meczu? Gdyby to była walka, no wtedy bym może jeszcze i zrozumiał. A tak w 29 minucie spotkania żółty kartonik ogląda Jesús Imaz. Daleka piłka. piłkarzy Śląska Wrocław. Wysoko teraz na Exposito. Exposito na razie bezzębny w dzisiejszym spotkaniu. Ba, mało tego, jeszcze faulował. Czy zaraz Exposito jeszcze zobaczy żółtą kartkę? On w dzisiejszym spotkaniu jeszcze tak naprawdę nic wielkiego nie pokazał. Przypominam, 4 bramki już w tym sezonie. 2 asysty. Erik Exposito, ewidentnie lider drużyny Śląska Wrocław, który dziś na razie odcięty od ostatnich podań i bardzo dobrze, niech to trwa. 30 minuta tego spotkania za chwilę się zakończy. Wynik to wciąż 0-0. A my gramy. A dokładnie Taras Romańczuk na swojej własnej połowie do Diégueza. Diéguez. Czy daleka piłka, czy jednak na lewą stronę? Na lewą stronę do Nenê. Ten się pojawił blisko linii środkowej, chociaż powinien być pewnie wyżej. Wycofanie do Bartłomieja Wdowika, ale na szczęście jesteśmy na połowie Śląska Wrocław. Nie cofajcie, panowie, zagrajmy coś do przodu, bardzo was proszę. Miłosz Matysik na prawą stronę do Michała Saczka. Przesuwamy się trochę do przodu. W końcu połowa Śląska Wrocław. Marczuk, czy będzie wycofywał? Łamie do środka. Jego miejsce zajmuje Saczek, a z kolei wspomniany Marczuk zagrywa na lewą stronę do Diégueza. Diéguez chciał prostopadle w karne, ale przerywają to zawodnicy Śląska, a dokładnie Olsen i wycofanie do bramkarza Leszczyńskiego. Leszczyński na prawą stronę do Konczkowskiego. Konczkowski, daleka piłka na kogo? Na Tarasa Romańczuka, ale ten główkował tak niefortunnie, że ona trafiła do zawodników Śląska. Jeszcze tam walczył o piłkę z numerem 17 Schwarz, ale sędzia nie gwizdże. Walka bark w bark. Wystawił tam jeszcze nogę Taras Romańczuk, ale nic z tego. Gwizdek sędziego milczy. 31 minuta za chwilę się kończy. Wciąż 0-0. Dużo walki w środku pola, bardzo zagęszczone obydwie drużyny w tej właśnie środkowej strefie boiska. No ale muszę państwu powiedzieć, no przez to właśnie, że jest tak wszystko to gęsto tutaj w środku pola, przez to nie obserwujemy tutaj, nie oglądamy jakichś takich pięknych piłkarskich akcji, tylko właśnie jakieś takie przerzuty, próby ugryzienia przeciwnika, a to z lewej, a to z prawej strony, a to daleka piłka. Tak jak teraz Miłosz Matysik przesuwa się na prawą. Marczuk z prawej strony, do niego piłka od Matysika i jeszcze Marczuk łamie do środka. Jest Bartłomiej Wdowik w środku, jeszcze do środka. Tam Kubicki chciał piętką dogrywać do wbiegającego na wprost bramki Imaza. Zorientowali się zawodnicy Śląska i przerwali to. Z prawej strony Erik Exposito walczył z Saczkiem. Saczek go tam pociągnął za koszulkę z tyłu, bo się zastawiał dobrze Exposito. Sędzia Paweł Malec odgwizdał faul naszemu obrońcy. Trudno, dobra, mamy faul, gramy. Połowa Śląska Wrocław i gospodarze będą zaczynali z rzutu wolnego. 32 minuta już za nami. Wynik to wciąż 0-0. Czy jakieś będzie przełamanie? Kto pierwszy pokaże tutaj więcej przestrzeni? Bardzo często trener Adrian Siemieniec mówi o tych wolnych przestrzeniach, które trzeba wykorzystać. Tutaj takich po prostu nie ma, ale uwaga, zawodnicy Śląska Wrocław blisko pola karnego Jagiellonii Białystok, na wysokości z lewej strony Erik Exposito, dośrodkowanie pole karne, mięciutko po ziemi, na szczęście na miejscu szef obrony Adrian Diéguez, Hiszpan w barwach żółto-czerwonych, na prawą stronę już do Saczka, Saczek do środka, Kubicki, jeszcze wycofanie, Kubicki do Nenê, Nenê z lewej strony, daleka piłka, na prawo do Marczuka, ale główką w kierunku własnego bramkarza zagrywa z numerem 19 Janasik i od własnej bramki Rafał Leszczyński. 33 minuta. Za chwilę się zakończy do przerwy. No takie spotkanie dosyć, bym powiedział, mocno takie taktyczne. No ale przypomnijmy, najważniejsza statystyka to wciąż 0-0. Podglądam sobie statystyki dotyczące posiadania piłki przez obydwie drużyny. Proszę sobie wyobrazić, że te statystyki teraz mówią, że 70% czasu gry i posiadania tej piłki w trakcie tego czasu to zawodnicy Jagiellonii Białystok. Zaledwie 30% to zawodnicy Śląska Wrocław, ale jak już państwo na pewno słyszycie, niewiele z tego posiadania wychodzi. A już teraz Śląsk z własnej połowy na lewą stronę do Żukowskiego. Żukowski, połowa połowy Jagiellonii Białystok, obok niego Saczek, Żukowski łamie do środka, dobre podanie, och, tam pięknie wybiegał Samiec-Talar z lewej strony, jeszcze ograł naszego jednego z obrońców, uff, tak źle podawał Samiec-Talar, że przerwaliśmy, ale jeszcze gra Janasik z lewej strony do środka, ale tak bardziej w kierunku linii środkowej. To będzie Bejger. Bejger, czy będzie dośrodkowanie w pole karne? Nie. Musimy trochę wyżej wyjść, panowie w żółto-czerwonych koszulkach. Wyjdźcie do tych rozgrywających zawodników Śląska Wrocław. Tak, dotychczas było to bardzo spokojne, bo to, tak jak wspomniałem, większość czasu piłka była u zawodników Jagiellonii Białystok, a teraz grają zawodnicy Śląska, ale z własnej połowy też jakoś ciężko im wyjść. Też bardzo gęsto ustawił swoją drużynę trener Adrian Siemieniec. Może teraz z prawej strony Samiec-Talar. Obok niego Olsen, ale ten wycofanie do Petkowa. Petkow co zrobi Petkow. On jest w tym takim okrągłym kole na środku boiska, na prawą stronę do Konczkowskiego. No i teraz znowuż zawodnicy Śląska się bawią w wymianę blisko linii środkowej. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. I teraz dopiero z lewej strony Janasik przyspieszył na lewą stronę do Żukowskiego. Jesteśmy na wysokości pola karnego Jagiellonii Białystok. Chciał Janasik tak sprytnie zewnętrzniakiem podawać do swojego kolegi Żukowskiego na lewą stronę do Mateusza, ale ładnie to przerwał Michał Saczek. I już teraz grają zawodnicy Śląska Wrocław z autu. Wyrzucenie. Już jesteśmy z prawej strony. Na prawej stronie Bejger do środka, wysoka piłka na Exposito. Dobrze wybija tam Miłosz Matysik blisko linii środkowej. Przejmują to zawodnicy Śląska. Z prawej strony gra Schwarz do... Przepraszam, to był Samiec-Talar. Samiec-Talar do środka, do Bejgera. Nie, to z 16 Pokorný na prawą stronę. Dobra sytuacja na wysokości pola karnego Jagiellonii Białystok z numerem 27. Martin Konczkowski. Dośrodkowanie w pole karne, zgranie jeszcze główką. Kto to będzie najwyżej? Uf, na szczęście znalazł się w odpowiednim momencie Bartłomiej Wdowik, ale wybija trochę na oślep i przejmują zawodnicy Śląska. Erik Exposito, kilkadziesiąt metrów od bramki. Uderzenie na szczęście wysoko i bardzo niecelnie. To było jakieś 25, może 27 metrów od bramki Jagiellonii Białystok. A nie może przeżyć Jesús Imaz tego, że zobaczył żółtą kartkę. On mówi, że on tam w tamtej sytuacji nie faulował, a jeszcze żółtą kartkę z tego wszystkiego zobaczył. Kolejny strzał na bramkę Jagiellonii Białystok, tym razem niecelny. I w 36 minucie, bo ta się prawie kończy, wciąż wynik 0-0. Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok. Diéguez, połowa połowy Jagiellonii Białystok, do Wdowika na lewą stronę, ale ten do Matysika do środka. Miłosz Matysik się przesuwa, jest na linii środkowej boiska, na prawą stronę do Saczka. Czy będzie wycofanie, czy gramy na prawo do Marczuka? Nie, wycofanie na środku. Miłosz Matysik, ależ to tak spokojnie, jak na treningu po prostu. Oni czekają na tych zawodników Śląska, którzy dopiero teraz podeszli i myli się. Młodziutki Miłosz Matysik naprawia to na szczęście Jarosław Kubicki. Na połowie Jagiellonii Białystok mogło być groźnie, a tak Żukowski traci piłkę na rzecz Kubickiego i znowu grają panowie w żółto-czerwonych koszulkach. Daj, Jagielloniu, nam coś jeszcze przed tą przerwą, poproszę bardzo, jakieś emocje. Traci piłkę w środku boiska Taras Romańczuk. Nenê z prawej strony chciał uderzać na bramkę Jagiellonii Białystok. Taka próba strzału z daleka. Jeśli mnie oczy nie mylą, z połowy boiska chciał zaskoczyć Zlatana Alomerovicia. Zawodnik z numerem 17, to był Schwarz, on uderzał z bardzo daleka, no i tak 2-3 metry od bramki Jagiellonii ta piłka przeszła. Dostał zasłużone brawa Schwarz od swoich kibiców, a już teraz grają zawodnicy Jagiellonii. Nenê, on pomylił się właśnie w tej bardzo groźnej sytuacji. Mogłoby się to skończyć bramką. Na szczęście pomylił się Schwarz. Grają dalej żółto-czerwoni. 38 minuta tego spotkania właśnie się w tym momencie rozpoczęła. Diéguez, ale to na swojej własnej połowie, do Wdowika. Wdowik przekracza linię środkową, stoi Bartłomiej Wdowik i zagrywa do środka do Miłosza Matysika. Teraz Miłosz stoi, no i czeka na zawodnika Śląska. Może wyjdą, podejdą do niego, ale nie. Dobrze, kilka prostopadłych podań. Już jesteśmy pod bramką Śląska Wrocław. Z prawej strony Dominik Marczuk, ale dwóch obrońców obok niego. Jeszcze z prawej strony Saczek do środka, do Diégueza. Połowa połowy Śląska Wrocław. Dośrodkowanie w pole karne. Mięciutko jeszcze tam główka kolejnych zawodników Śląska. I w 38 minucie spotkania Jagiellonia Białystok będzie miała drugi rzut rożny, jeżeli mnie pamięć nie myli, dokładnie tak, dokładnie drugi rzut rożny. Dopiero drugi rzut rożny po lewej ręce bramkarza Rafała Leszczyńskiego. I kto będzie dośrodkowywał? Ustawił się tam Bartłomiej Wdowik, obok niego jest Jarosław Kubicki. Kubicki mówi: albo prawa moja, albo lewa noga twoja. Zaraz się okaże. Zostawił jednak Bartłomieja Wdowika samego. Kubicki, a więc będzie Bartek dośrodkowywał lewą nogą. Piłka dochodząca w pole karne Śląska. Sprawdźmy, piłka w górze. Dośrodkowanie, kto tam wyskoczy najwyżej? Nikt. W żółto-czerwonych koszulkach wyskakiwali zawodnicy Śląska, ale jeszcze z środka, w pole karne, dośrodkowanie na Jarosława Kubickiego, który był tak z prawej strony, wybijają to obrońcy, a dokładnie Patryk Janasik. I trzeci rzut rożny dla Jagiellonii Białystok w 39 minucie tego spotkania. Znowu po lewej ręce Rafała Leszczyńskiego i znowu będzie dośrodkowanie dochodzące. Bartłomiej Wdowik, a więc króciutko z Kubickim. Wdowik przed pole karne do Nenê. Nenê z prawej strony znowuż Wdowik, będzie prostopadle, nie, z prawej strony jeszcze Kubicki, czy dośrodkowanie w pole karne, tak jest, odbija się piłka od obrońców, od jednego z obrońców Śląska Wrocław, a dokładnie z numerem 24 Samiec-Talar blokuje tę piłkę i na wysokości pola karnego będą żółto-czerwoni wybijali piłkę z autu. W końcu jesteśmy troszkę bliżej tego pola karnego Śląska Wrocław. Może tutaj coś w końcu dobrego się dla nas wydarzy. Przed przerwą jeszcze prosimy, chociaż ten jeden strzał celny, no żebyśmy mogli się ucieszyć, może nawet bramką. Saczek, wysokość pola karnego, króciutko do Kubickiego. Znowu Saczek, znowu Kubicki, ale tutaj bardzo gęsto jest z prawej strony. Ładnie sobie to panowie zagrali, na jedną piłkę, na jedno podanie, ale ostatecznie piłka odbija się od Olsena i on przerywa i znowuż na wysokości pola karnego żółto-czerwoni mają piłkę z po lewej ręce Rafała Leszczyńskiego z autu. Jesús Imaz, wybieg z pola karnego, Saczek, wycofanie do Miłosza Matysika. Miłosz Matysik dalej do Diégueza. Jesteśmy na środku połowy Śląska Wrocław. Nenê, przepraszam, Wdowik do Diégueza i znowuż jesteśmy na swojej własnej połowie, ale teraz próba prostopadłego do podania. Źle, dobrze wybiegł z obrony Petkow i Petkow już na prawą stronę. Rozpędzają się zawodnicy Śląska. Samiec-Talar, co zrobi? Dośrodkowanie w pole karne wysoko, na Exposito łapie to Zlatan Alomerović. Było groźnie. Co prawda ostry kąt, ale mógł to wykorzystać Erik Exposito. Najlepszy strzelec Śląska Wrocław w tym sezonie. Mógł mieć tą piątą bramkę, a tak na szczęście mamy w bramce Zlatana Alomerowicza, który to wszystko pięknie uspokaja. Jeszcze 4 minuty zostały nam tego podstawowego czasu gry w pierwszej połowie. 41 minuta już prawie za nami, wciąż 0-0 we Wrocławiu. A tymczasem Taras Romańczuk na środku, po prawej stronie do Saczka. Miękko w pole karne. Och, dobrze! Jest Nenê! Uderzenie na... Aj, niekryty na wprost bramki uderzył Nenê trochę przypadkowo. Mamy pierwsze w końcu celne uderzenie w tej połowie. Dobrze broni Leszczyński. Jeszcze dośrodkowanie w pole karne Śląska Wrocław. Jeszcze grają żółto-czerwoni. Kto to wybije? Jeszcze piłka w górze. Czy będzie Bartłomiej Wdowik do Jesúsa Imaza? Jeszcze króciutko chciał zagrywać, bo wbiegał Hiszpan w pole karne. Nic z tego, wybijają zawodnicy Śląska Wrocław. Zrobiło się gorąco. Dobrze Nenê uderzał na wprost bramki. Niekryty kompletnie sprzed pola karnego lewą nogą, ale uderzył na wprost, prościuteńko w Rafała Leszczyńskiego, który większych problemów z odbiciem tej piłki w górę nie miał. No a więc odnotujmy, 41, druga minuta tego spotkania, dobrze, 41, to było jeszcze chwilę temu, 41 minuta tego spotkania, pierwsze celne uderzenie Jagiellonii Białystok w dzisiejszym spotkaniu. 42 minuta trwa, wciąż 0-0 i wciąż przy piłce zawodnicy Jagiellonii Białystok. 68% posiadanie piłki Jagiellonii, 32% Śląska Wrocław. No więc tak, no Jagiellończycy biją głową w mur najzwyczajniej rzecz biorąc i oni tutaj próbują, raz z lewej, raz z prawej strony, zmuszeni do takiego ataku pozycyjnego, ale zobaczmy, z lewej strony Naranjo na wysokości pola karnego, Naranjo łamie do środka, Naranjo, czy będzie uderzenie? Nie, pomylił się, przerywa to Olsen i już daleko na Exposito, na szczęście na swojej pozycji. Bardzo dobrze Miłosz Matysik i już do środka, do Tarasa Romańczuka. Romańczuk na prawą stronę do Saczka, połowa połowy Śląska Wrocław, wycofanie. Jesteśmy blisko linii środkowej, 43 minuta właśnie się przed momentem rozpoczęła i Diéguez spokojnie do Wdowika. Coraz bliżej jesteśmy pola karnego Śląska Wrocław, ale... No nic z tego na razie jakoś wielkiego nie wychodzi. Na prawej stronie Marczuk, on chciał zgrywać do Kubickiego, który dobrze się tam pojawił z prawej strony, ale ostatecznie przerywają to zawodnicy Śląska. Teraz z kolei Saczek dobrze przerwał tę sytuację, faulowany Saczek przez samca Talara, to z prawej stronie połowy Śląska Wrocław, jeszcze tam Exposito nie chciał oddać młodziutkiemu Dominikowi Marczukowi piłkę, tam Marczuk się zaczął z Exposito trochę przepychać. No przypominam, 19-letni Marczuk kontra 27-letni Erik Exposito, gdyby była to formuła MMA, mogłoby się skończyć różnie. Tymczasem, tym bardziej, że Marczuk niższy trochę od Erika Exposito, no ale nie takie rzeczy świat widział, ale zresztą zajmijmy się może piłką, no bo ta jest tutaj dzisiaj najważniejsza, połowa połowy Śląska Wrocław, z dwóch zawodników szykuje się do środkowania w pole karne, jest Kubicki z prawej strony, prawa noga i jest Wdowik, lewa noga, to po prawej stronie, blisko linii bocznej, tymczasem z prawą nogą w pole karne wrzucał to Kubicki, jesteśmy na wprost bramki, Marczuk uderzenie na bramkę Śląska Wrocław, ale wysoko, niestety niecelnie, jakieś 3-4 metry nad bramką Rafała Leszczyńskiego i od własnej bramki będzie grał bramkarz Śląska Wrocław. 44 minuta, za chwilę się zakończy tego spotkania, wciąż 0-0 na stadionie we Wrocławiu, a więc jeżeli chodzi o tabelę, to tutaj by było na razie status quo. Na razie dobrze Jagiellonia tego swojego pierwszego miejsca w tabeli broni, ale przypomnijmy, Śląsk ma tylko 2 punkty mniej od Jagiellonii, dlatego tutaj nie możemy nic absolutnie pozwolić sobie na to, żeby tutaj cokolwiek, żeby tutaj Śląsk nas urządlił, żebyśmy tutaj właśnie z drugiej strony, żeby pszczółki białostockie urządliły Śląsk najlepiej na wyjeździe. Ale pamiętamy też mecz z Ruchem Chorzów, przecież też tam byłem w Gliwicach, komentowałem ten mecz dla Państwa. Bardzo długo to tak samo wyglądało. Jagiellonia biła głową w chorzowski mur i dopiero w 83 minucie, jeżeli się nie mylę, Wdowik zdecydował się na strzał z daleka, przebiegał tam jeszcze Nenê i wtedy piłka wpadła do bramki Ruchu Chorzów. Może dzisiaj taki sam scenariusz, ależ byłoby pięknie. 5. wygrana z rzędu. Nie podpalajmy się. 45. minuta za chwilę pojawi się na zegarze czasu gry. Za chwilę sędzia techniczny pokaże, o ile dłużej pogramy w tej pierwszej połowie, a grają na razie żółto-czerwoni. Dalej budują te swoje posiadanie piłki. Już 70% do 30%, ale jak mawiał Jerzy Kułakowski, z posiadania jeszcze nic nigdy za wielkiego nie wynikało. 1 minutę dłużej będziemy grali na stadionie we Wrocławiu. Grają żółto-czerwoni, chciał Nenê z pierwszej piłki, dobrze, na lewą stronę do Naranjo, no ale przerwali to i teraz już Jesús Imaz z lewej strony do Nenê. Nenê na wysokości pola karnego, Nenê znowu się potknął, to już jest chyba drugi czy trzeci raz, kiedy w tym meczu Nenê się potyka, a tymczasem ładnie wypadają zawodnicy Śląska. Samiec-Talar na środku, daleka piłka na Żukowskiego. Jakbyście Państwo zobaczyli, tak zniesmaczony był Żukowski tym zagraniem sam za Talara, on po prostu od razu wiedział, że on nie ma szansy na to, żeby dojść do tej piłki, nawet nie biegł dalej i przejęli to zawodnicy Jagiellonii Białystok. Kubicki na środku, ale jesteśmy na połowie Śląska. Saczek, jeżeli tak to będzie dalej wyglądało, bo teraz wycofanie do Miłosza Matysika, teraz z prawej strony znowuż wycofanie do Saczka. I teraz znowu Miłosz Matysik. Jak to będzie dalej wyglądało, to moim zdaniem za 30 sekund mniej więcej sędzia zakończy dzisiejszą pierwszą połowę meczu Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok. Nic wielkiego, pasjonującego w tej połowie się nie wydarzyło. Poza jednym dobrym strzałem Żukowskiego na bramkę Jagi i poza jednym ładnym strzałem Nenê. Dokładnie w tym momencie słyszymy gwizdek, ostatni gwizdek w pierwszej połowie sędziego Pawła Malca. 0-0 do przerwy. Krótkie podsumowanie w sumie już za nami. Jedno groźne uderzenie z Śląska Wrocław, jedno groźne uderzenie Jagiellonii Białystok, ale ta najważniejsza statystyka to 0-0. Słyszymy się za kilkanaście minut. Do usłyszenia. No właśnie, w tym momencie przed chwilą rozpoczęli grę piłkarze Jagiellonii Białystok bez zmian po przerwie, wciąż w tych samych składach. Przypomnijmy, żółto-czerwoni w składzie, w bramce Zlatan Alomerović, w obronie Saczek, Matysik, Diéguez i Wdowik, to tak od prawej dalej w pomocy, od prawej Marczuk, Kubicki, Romańczuk, Naranjo, no i z przodu Nenê, a jeszcze bardziej z przodu najbardziej wysuniętym zawodnikiem żółto-czerwonych jest dzisiaj Jesús Imaz. Ponad 18 000 ludzi na stadionie we Wrocławiu ogląda, nie boję się tego określenia, nudne spotkanie. Tak najzwyczajniej na świecie. Oglądaliśmy 3 celne strzały w sumie w całych pierwszych 45 minutach, ale zobaczmy, bo może za chwilę będzie kolejne, bo zaczynali tutaj dobrze konstruować akcje zawodnicy Śląska, ale pięknie przerwali żółto-czerwoni. 3 w sumie celne strzały, z czego 2 oddali zawodnicy Śląska, 1 groźny tak naprawdę, no i raz na bramkę Śląska uderzał Nenê. Tak sobie tutaj rozmawiałem z innymi dziennikarzami obecnymi tutaj na stadionie, no i oni trochę się zgadzamy w tej teorii i w tej opinii, że gdyby Nenê nie chciał uderzać mocno, a uderzył technicznie, to ta sytuacja mogłaby przynieść bramkę dla żółto-czerwonych, a tak wciąż 0-0 na stadionie we Wrocławiu. 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok po raz pierwszy przed szansą obronienia pozycji lidera. 5, przepraszam 4, może 5, no kto wie, na pewno 4 kolejne wygrane mecze z rzędu w lidze dały 12 punktów, no i pierwsze miejsce w tabeli. Jeszcze jeden mecz zaległy z Lechem Poznań. Kto wie, może dzisiaj piąte zwycięstwo i może jeszcze bardziej umocnienie się na tej pozycji lidera, czego oczywiście sobie, a przede wszystkim Państwu, no i a może jeszcze bardziej przede wszystkim piłkarzom Jagiellonii życzę, którzy teraz przy piłce, ale tracą. Ależ niebezpieczna sytuacja. Exposito z lewej strony wpada w pole karne. Exposito strzał i gol. Exposito, bramka w 47 minucie spotkania. Żółto-czerwoni mylą się fatalnie w środkowej części boiska. Niedokładne podanie, przejmuje to jeden z zawodników Śląska, który podaje prostopadle do wychodzącego na pozycję Erika Exposito i ten strzela swoją 5. bramkę w tym sezonie. Odnotujmy, od 47 minuty Jagiellonia Białystok przegrywa na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 0-1, a strzelcem tej bramki w 47 minucie Erik Exposito. Ależ wejście w tę drugą połowę piłkarzy Śląska Wrocław. Ja się zastanawiam, czy w tej sytuacji nie było spalonego. Podglądam sobie tutaj ekrany dziennikarzy kanału Plus, bo oni też czekają na ostateczną weryfikację tej sytuacji. Czeka też sędzia Paweł Malec, który prowadzi dzisiejsze spotkanie. Jeszcze chwila, jeszcze nie rozpoczynamy tej gry. Jeszcze potrzebujemy chwili. A jednak nie, jednak bramka prawidłowa. A więc Erik Exposito 1-0 dla Śląska Wrocław. 47 minuta. Wielka szkoda, bo to Jagiellonia prowadziła tutaj grę. To Jagiellonia stwarzała nieco lepsze wrażenie dotychczas. A druga połowa rozpoczyna się nieszczęśliwie dla zawodników Jagi od straconej bramki w 47 minucie. Ech, trzeba na to jakoś odpowiedzieć, ale jeżeli Ślązacy, jeżeli zawodnicy Śląska, to niekoniecznie Ślązacy, będą się tak umiejętnie i tak twardo bronić jak w pierwszych 45 minutach, no to mogą mieć żółto-czerwoni bardzo poważne problemy. Właśnie oni teraz. Bartłomiej Wdowik do środka, do Nenê. Nenê wycofanie do Miłosza Matysika. W to graj zawodnikom Śląska. Teraz na prawo, dobrze, do Marczuka na wysokości pola karnego. Marczuk zamarkował dośrodkowanie. Marczuk łamie do środka, oddaje do Tarasa Romańczuka. Wszystko z prawej strony. Taras Romańczuk na prawą stronę. Dośrodkowanie miękko. Saczek wbiegał tam Marczuk, ale nie dobiegł. Ostatecznie wybijają to zawodnicy Śląska. Na wysokości linii pola karnego będziemy mieli wyrzut z autu. Już teraz Taras Romańczuk, króciutko do Saczka, ten z powrotem do Tarasa Romańczuka, do środka, do Nenê. Nenê na lewą stronę do Wdowika, Wdowik dalej na lewą stronę do Naranjo, wysokość pola karnego, Naranjo, obok niego dwóch obrońców, Naranjo do środka, tam po nodze zawodników Śląska i już teraz wychodzą z akcją, ależ niefortunnie odbił od nogi własnego zawodnika jeden z zawodników Śląska i grają Jagiellończycy przed polem karnym, strata i już wypadają z kolejnym atakiem zawodnicy Śląska, wrocławianie, a dokładnie Pokorny. Za długo to wyglądało, ale już teraz dobrze na Jesúsa Imaza, wysoko tam piłka szła, jeszcze wyskakiwał Jesús Imaz, taka prostopadłe podanie do napastnika Jagiellonii Białystok, ale łapie to Rafał Leszczyński. Ale szkoda tej sytuacji, no ale może to w końcu podziała jakoś motywująco na zawodników Jagiellonii Białystok, którzy po prostu bili głową w mur. Ja mówiłem to Państwu, ale przypomnę, 71% posiadania Jagi w pierwszych 45 minutach tego meczu. Oni tak po prostu nie mieli za bardzo pomysłu na to, co mogą zrobić z tym bardzo dobrze ustawionym w obronie z tą bardzo dobrze ustawioną drużyną Śląska Wrocław. I przypomnijmy, jeżeli takim wynikiem by się zakończyło to spotkanie, no to w takim razie Śląsk spycha Jagiellonię na parę godzin przynajmniej. To Śląsk zostaje w tabeli liderem, a teraz prostopadle do Jesúsa Imaza, ten na wprost bramki, linia pola karnego, uderzenie na bramkę Śląska Wrocław źle. Jesús Imaz sprzed linii pola karnego uderzał w asyście 3 obrońców, ale nad bramką jakieś 2-3 metry bramki strzeżonej przez Rafała Leszczyńskiego i wciąż mamy 1-0 z perspektywy gospodarzy. Zastanawiają się już teraz tutaj trenerzy Jagiellonii Białystok. Ja tutaj to widzę. Trener Adrian Siemieniec rozmawia z Rafałem Grzybem, swoim asystentem. Co tutaj zrobić? Jak to wszystko pozmieniać, żeby wyrównać, a potem jeszcze strzelić decydującą bramkę, bo przecież na tym nam tutaj najbardziej zależy. A grają tymczasem gospodarze. Z numerem 22 z lewej strony atakował Mateusz Żukowski, ale przerwana ta sytuacja, przerwana ta akcja przez Michala Saczka. Połowa połowy Jagiellonii Białystok i grają zawodnicy z Wrocławia. Z autu wyrzut na Żukowskiego, to wycofanie z lewej strony, wciąż grają. Dobrze tutaj faulowany był niestety. Żukowski grał sobie tutaj razem z lewej strony z Pokornym na jeden kontakt. Faulowany Pokorny, który wychodził, przepraszam, to z 19, jednak nie Pokorny, tylko Janasik. Janasik wychodził z presji obrońców, faulowany i na wysokości linii pola karnego Jagiellonii Białystok będzie dośrodkowanie w pole karne Jagi. Gęsto tam od zawodników w żółto-czerwonych koszulkach. Wszyscy zawodnicy tak naprawdę Jagiellonii Białystok ustawieni we własnym polu karnym. Skromny dwuosobowy mur i będzie dośrodkowanie z lewej strony prawą nogą. Piłka dochodząca. Wzmaga się doping wrocławskich trybun. Dośrodkowanie, ale groźnie piąstkuje to na szczęście Zlatan Alomerović. Czy zrobimy z tego jakiś dobry wypad? Nic z tego. Przerywamy, ale dośrodkowują zawodnicy Śląska w pole karne. Wybijamy to. I już teraz daleko na naszych zawodników. Na Naranjo. Ostatecznie z numerem 4 wybija to Bejger na blisko linii środkowej. Z lewej strony tym razem wybijają z autu zawodnicy Jagiellonii Białystok. I już gramy. Nenê, ale na własnej połowie. Nenê teraz przeszedł linię środkową na lewo do Wdowika. Wdowik daleko do środka. Chciał na Jesúsa Imaza. Zawahał się sędzia Paweł Malec. Tam było zagranie ręką samca Talara. Połowa połowy Śląska Wrocław i z lewej strony tym razem będzie dośrodkowanie w pole karne Śląska Wrocław. O ustawieni Nenê i Wdowik. Dwóch lewonożnych zawodników. Może z tej sytuacji coś pięknego wyjdzie dla Jagiellonii Białystok. Zobaczymy. 54. minuta gry trwa. Przypominam, Śląsk prowadzi z Jagiellonią 1-0 od 47. minuty po uderzeniu Erika Exposito. Praktycznie sytuacja sam na sam. Z ostrego kąta z lewej strony, ale udało mu się to zmieścić. Nenê w pole karne. I teraz tak, pytanie, czy to było uderzenie na bramkę Rafała Leszczyńskiego, czy to było przeciągnięte dośrodkowanie? Stawiam na to drugie. Piłka wypada za linię końcową, blisko lewego słupka Śląska Wrocław. Jakieś 1,5 metra może przeszła ta piłka, ale ostatecznie nic z tego i od bramki swojej własnej będzie rozpoczynał Rafał Leszczyński. Wysoko ustawieni zawodnicy Jagiellonii Białystok, ale po raz kolejny zauważył to Leszczyński. No i wypycha swoich kolegów w zielonych koszulkach. Mówi: panowie ze Śląska, będzie grane daleko. No i czekamy na wykop Leszczyńskiego właśnie w tym momencie. Wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda. Ależ teraz zobaczmy, Żukowski tam się przedzierał z lewej strony, wybijamy to na szczęście dalej na lewo. Marczuk, wycofanie do własnych obrońców, grają żółto-czerwoni. I teraz daleko Saczek do środka na Kubickiego, jeszcze tutaj zgranie do Marczuka, ale ostatecznie tracimy piłkę. I gra Olsen na lewą stronę. Żukowski w pole karne Jagiellonii Białystok. Żukowski za linii końcowej próbował dośrodkowywać, zauważyli to sędziowie i od własnej bramki będzie grała Jagiellonia Białystok. Coraz groźniejsze te ataki Śląska Wrocław. Troszeczkę, no widać, Jagiellończycy zaryzykowali, troszeczkę bardziej się może otworzyli. No i teraz gryzie, o, niech będzie, Tak coraz chętniej, coraz bardziej zawodnicy Śląska Wrocław pojawiają się pod polem karnym Jagiellonii Białystok. Ale teraz żółto-czerwoni, Nenê, połowa połowy Śląska. Jeszcze troszeczkę się zawahał, jeszcze mięciutko w pole karne Śląska, ale nic z tego, wybijają obrońcy w zielonych koszulkach. I już teraz gra Śląsk. Daleko, na prawą stronę na samca Talara. W asyście dwóch obrońców Jagi. Na szczęście udało się to pięknie przerwać. Miłosz Matysik to zrobił do Wdowika. Wdowik od nóg Erika Exposito. Trener Jacek Magiera mówi, że nie, panie sędzio, to powinna być piłka dla nas, ale nic z tego. Piłka dla Jagiellonii Białystok, która już teraz atakuje. Po raz kolejny jesteśmy na połowie Śląska Wrocław. Na prawo do Saczka. Saczek jeszcze dalej na prawo do Marczuka. Połowa połowy Śląska Wrocław. Co zagramy? Wycofanie. Saczek dalej do środka do Romańczuka. Nenê. Nenê szuka rozwiązania, do środka, do Imaza. Imaz na prawą stronę, do Marczuka. Ładnie, wpadamy w pole karne. Imaz tam się odnalazł na środku. Czy był faulowany? Leży Jesús Imaz. Czy był kopnięty? Za chwilę na pewno VAR będzie to sprawdzał. Tymczasem wybicie na oślep Śląska i znowu grają żółto-czerwoni. Jesús Imaz leży w polu karnym, trzyma się za nogę. I żółto-czerwoni wybijają tę piłkę na aut. Podbiegają do napastnika Jagiellonii Białystok obrońcy Śląska Wrocław, stają tam nad nim jakieś takie pewnie niecenzuralne słowa. Teraz już podbiegają zawodnicy żółto-czerwonych do Jesúsa Imaza i jakieś takie zamieszanie w tym polu karnym Śląska Wrocław. A VAR sprawdza, czy z prawej strony, kiedy Marczuk po ziemi podawał do wbiegającego Jesúsa Imaza, czy tam był faul w polu karnym, czy za chwilę może będziemy mieli rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Erik Exposito podchodzi tam do Jesúsa Imaza, tam czule go obejmuje, mówi: Jesús, no pewnie po hiszpańsku, no daj spokój, proszę cię, na pewno nie było tam żadnego faulu, nie udawaj, przecież gramy fair. No ale sprawdzamy, na pewno sprawdza to VAR, a Jesús Imaz pokazuje Exposito, że no popatrz stary, no prawa noga wciąż mnie boli. A my jeszcze nie rozpoczęliśmy tej gry, jeszcze sędzia Paweł Malec czeka na ostatnie informacje z wozu VAR. Sprawdzamy, tutaj sobie podglądam, jak to widzą dziennikarze kanału Plus. No cóż, ciekawa sytuacja. Mogłoby się wydawać, że jednak Jesús Imaz został kopnięty od tyłu przez jednego z obrońców Śląska Wrocław. Wciąż nie rozpoczynamy tej gry. Wciąż sędzia Paweł Malec z Łodzi czeka. Wszyscy czekają. Jakieś tam dyskusje na przyławkach obydwu drużyn. Za chwilę będziemy mieli podwójną zmianę w Jagiellonii Białystok. Na pewno będzie Pululu, na pewno będzie Lewicki zaraz na placu gry. A my wciąż czekamy na decyzję z wozu VAR, na decyzję sędziego. Czy był faul w polu karnym na Jesusie Imazie, czy nie było? Przypomnijmy tę sytuację. Z prawej strony Marczuk wpadał w pole karne, podawał po ziemi do wbiegającego Jesusa na wprost bramki Jesusa Imaza. Ten nie doszedł do piłki, ale być może faktycznie był faulowany. Już za chwilę, jeszcze sędzia Malec. Sprawdza! Sędzia Malec to sprawdza. Podbiega do ekranu. To może być rzut karny dla Jagiellonii Białystok. No jak żeby było przyjemnie, żeby teraz wyrównać ten stan posiadania bramek po swojej stronie. Przypominam, od 47 minuty to Śląsk Wrocław wygrywa z Jagiellonią Białystok po golu Erika Exposito. A może właśnie w tym momencie, kto był pierwszy przy piłce, to wciąż analizuje sędzia Paweł Malec, czy będziemy mieli za chwilę rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Sędzia Paweł Malec wraca na boisko i sędzia Paweł Malec pokazuje, że jest rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Jest szansa na wyrównanie. Jest szansa na wyrównanie w tym meczu. Jest rzut karny. 59, 60 minuta się przed chwilą rozpoczęła. I za chwilę jest szansa na to, żeby żółto-czerwoni wyrównali. Kto będzie uderzał na bramkę Rafała Leszczyńskiego? Ach, miałem nadzieję, żeby to się stało. Miałem nadzieję, żeby to się udało. Kto będzie uderzał? Któż to będzie uderzał? Na razie Jarosław Kubicki z piłką pod pachą. Sędzia tutaj ustawia zawodników, a szczególnie bramkarza Rafała Leszczyńskiego, który teraz jeszcze popija wodę za swoją bramką. Sędzia czeka, aż bramkarz się ustawi, a do piłki podchodzi chyba Bartłomiej Wdowik. Tak mi się wydaje. I chyba będzie uderzenie Bartłomieja Wdowika z 11 metrów na bramkę Rafała Leszczyńskiego. Tak jest, Bartłomiej Wdowik kontra Rafał Leszczyński. 61 minuta tego meczu właśnie się rozpoczęła. Ależ przeraźliwe gwizdy na stadionie we Wrocławiu. Ależ to się dzieje, ponad 18 tysięcy kibiców. No tutaj każdy coś albo krzyczy, albo gwizdże. A Bartłomiej Wdowik, dawaj Bartek, po kolejną bramkę w tym sezonie. Wdowik, gol! A więc jest wyrównanie w tym meczu. 61 minuta tego spotkania. Bartłomiej Wdowik, w lewo Rafał Leszczyński. Inaczej, z perspektywy Bartłomieja Wdowika, w lewo Rafał Leszczyński rzucił się w drugą stronę i w taki oto przepiękny sposób mamy wyrównanie w dzisiejszym spotkaniu. Jakże piękny scenariusz, jakże pięknie to się w końcu zaczęło jakoś inaczej układać. No bo tak bardzo mocno liczyłem na to, żeby ta gra w końcu ruszyła. Najpierw 47 minuta i bramka dla Śląska. Potem odważniej zaczęli atakować zawodnicy Jagiellonii Białystok. Śląsk też miał swoje sytuacje, też wychodził. Tak jak teraz, Żukowski z lewej strony wzmaga się doping we Wrocławiu. Żukowski wpada w pole karne, Żukowski mocne uderzenie, dośrodkowanie, na szczęście piłka przeszła, przeleciał Zlatan Alomerović, ale jeszcze z prawej strony jest Exposito. Czy faulowany? Nie ma gwizdka, jedziemy dalej, ale to było bardzo blisko sędziego. Nie ma chorągiewki w górze, nie ma faulu, gramy z lewej strony na Naranjo, ale to połowa połowy Jagiellonii Białystok. Sprytnie Naranjo odbija piłkę od Konczkowskiego, od nóg Konczkowskiego i połowa połowy Jagiellonii Białystok i będzie wyrzut z autu. Uff. 60 minuta tego spotkania, przypomnijmy. Jagiellonia Białystok po rzucie karnym Bartłomieja Wdowika wyrównuje w dzisiejszym spotkaniu i ta historia zaczyna się od nowa. I ten mecz zaczyna się od nowa. 72% posiadania piłki Jagiellonia Białystok, 28% zaledwie Śląsk Wrocław. Śląsk, który trochę bardziej rozochocony w tej drugiej połowie, ale w moim odczuciu, mogę być oczywiście nieobiektywny i pewnie nie jestem, ale Śląsk gorszy od Jagiellonii. To Jagiellonia musi grać w tym ustawieniu takim taktycznym, musi rozgrywać tę piłkę od lewej do prawej, szukać swoich szans, tak jak teraz Wdowik do środka, jeszcze przejęcie z lewej strony na Rancho, coraz bliżej pola karnego Śląska Wrocław, jeszcze do środka, do Nenê, Nenê do lewej strony, jak przejmują to zawodnicy Śląska, Samiec-Talar na środku, do kogo? Tam z numerem 17, Schwarz faulowany i żółta kartka Tarasa Romańczuka. Sami Państwo słyszeliście, jakże głośno się w pewnym momencie zrobiło tutaj na stadionie we Wrocławiu. 63 minuta i żółta kartka Romańczuka. To już zapisujemy. Przypominam, 4 ostatnie mecze w lidze Jagiellonia-Śląsk kończyły się remisami. A to 1-1, a to 2-2, ale 4 ostatnie mecze ligowe to remisy między Śląskiem a Jagiellonią, między Jagiellonią a Śląskiem. 5. spotkanie kolejne. No i zapowiada się kolejny remis, ale ja bardzo mocno trzymam kciuki, że jednak to białostoczanie wywiozą dzisiaj stąd z Wrocławia 3 punkty. Na razie właśnie grają gospodarze. Ja awizowałem wcześniej Pululu i Lewickiego, ale w związku z tym, że padło wyrównanie, no to w tym spotkaniu trener Adrian Siemieniec odwołał na razie tych dwóch zawodników. No i grają zawodnicy gości, którzy już coraz bliżej pola karnego. Uderzenie, Żukowski! Och, niebezpiecznie! Ależ to mogła być sytuacja, ponieważ Żukowski uderzał z lewej strony prawą nogą. Piłka jeszcze po głowie Miłosza Matysika zmyliła Zlatana Alomerovicia. Ja wiem, nie wiem, czy był metr nad bramką Jagiellonii Białystok. Ach, mogłoby być naprawdę 2-1. A tymczasem rzut rożny dla Śląska Wrocław po prawej ręce Zlatana Alomerovicia. Rzut rożny, pierwszy rzut rożny Śląska Wrocław w dzisiejszym spotkaniu. A to już przecież 65. minuta. Sprawdźmy. Z prawej strony dośrodkowanie w pole karne Jagiellonii Białystok. Wychodź Zlatan i Zlatan wyszedł. I tam leży teraz po zderzeniu ze Zlatanem Alomerovićem jeden z zawodników Śląska Wrocław. Przerywa grę teraz sędzia Paweł Malec. Dużo emocji jest w tym spotkaniu. Bardzo dużo emocji. Właśnie takie emocje, takie troszkę może nawet i niezdrowe uruchomiły się z obydwu stron. Dużo takich pretensji. No właśnie, chciałem, bo ja tak mówiłem o tym kąsaniu, no właśnie, z drużyna Śląska kąsa, a nie kęs. No dobra, to nieważne. Dziękuję wszystkim tym, którzy tak czujnie słuchają naszej relacji nie tylko w internecie, ale poprzez radio. No nic z tego leżenia jednego z zawodników Śląska nie wyszło w polu karnym Jagiellonii Białystok. Grają z autu zawodnicy w zielonych koszulkach. Wyrzut z autu na wysokości pola karnego, daleko w pole karnym Jagiellonii Białystok. Na szczęście wybijamy to, ale jeszcze przed polem karnym zgranie do środka. Na szczęście łapie to w koszyczek Zlatan Alomerović. 66. minuta tego spotkania się rozpoczęła. Wynik to wciąż 1-1. 47. minuta Erik Exposito. 60. minuta z rzutu karnego Bartłomiej Wdowik. I w taki oto piękny sposób mamy 1-1. Czekamy na kolejne bramki. Chcemy więcej, a szczególnie tych panów w żółto-czerwonych koszulkach, którzy przedostają się kolejnymi podaniami coraz bliżej bramki pola karnego Śląska Wrocław. Teraz Nenê, po prawej stronie króciutko z Romańczukiem, po prawej stronie dalej Saczek do Marczuka, ale on ma 3 obrońców na sobie, odegranie Saczek, połowa połowy Śląska Wrocław i na lewą stronę, do Diégueza. Diéguez na środku, jeszcze na lewo, do Wdowika. Wdowik zamarkował podanie na lewo. I teraz do Nenê, do środka. Nenê, 2 obrońców obok niego, na prawo do Romańczuka, obok niego Olsen, ale Romańczuk sobie z tym radzi. Do środka, Jesús Imaz, na lewą stronę, na Rancho. Jesteśmy w polu karnym, na Rancho, prawa noga, uderzenie. Ach, jeszcze! Tam rykoszet! Ale sobie radzi z tym Leszczyński, szkoda. Dobra sytuacja Jagiellonii Białystok, uderzenie z lewej nogi, przepraszam, z lewej strony prawą nogą na Rancho w polu karnym wpadł i uderzył jeszcze tam po nodze zawodnika Śląska Wrocław. Piłka ostatecznie na raty, ale złapana przez Rafała Leszczyńskiego, bramkarza Śląska Wrocław, i wciąż w 67. minucie spotkania mamy 1-1. Daleki wykop Rafała Leszczyńskiego na Erika Exposito, który moim zdaniem oczywiście, że faulował. Zauważył to sędzia i pokazuje: Eryku, ty jesteś kapitanem Śląska Wrocław. Wrocław, ale to jest ostatni twój raz, kiedy ze mną po pierwsze dyskutujesz, a po drugie, kiedy tak brzydko faulujesz. Exposito, przypominam, gol 47 minuta, to jego 5. trafienie w tym sezonie. Do tego dokłada 2 asysty. Bartłomiej Wdowik też pięknie w tym sezonie się prezentuje. To już bodaj 3. jego bramka, jeśli mnie pamięć nie myli, w rozgrywkach 2023-2024. 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy trwa. Mamy 1-1, a więc dzięki temu wynikowi Jagiellonia utrzymuje pozycję lidera piłkarskiej Ekstraklasy. A teraz daleko. Michał Saczek. Nie wiem, co on chciał zrobić. Michał Saczek, chyba mu piłka po prostu odskoczyła. A i mamy zmianę. Zmianę, ale najpierw w Śląsku. Z numerem 8 schodzi Patryk Olsen, a z numerem 28 na placu gry pojawia się Michał Żuchowski. To pierwsza zmiana w Śląsku Wrocław i teraz będzie podwójna zmiana już za moment zresztą, bo najpierw jednak trenerzy się nie śpieszą, spokojnie. Za chwilę Kuba Lewicki i Afimico Pululu pojawiał się na placu gry. Afimico, a nie, już teraz. Ja jednak w tym momencie z numerem 7 w Jagiellonii Białystok schodzi Dominik Marczuk, w jego miejsce Jakub Lewicki, a więc dziękujemy bardzo serdecznie młodziutkiemu Marczukowi. Wchodzi Afimico Pululu i schodzi Jarosław Kubicki. Tak, już wszystko wiemy, a więc nie ma już na placu gry Dominika Marczuka i Jarosława Kubickiego w barwach Jagiellonii Białystok, a za to są Afimico Pululu i Jakub Lewicki. Ciekawe, jak to będzie wyglądało i jak to będzie ustawione wszystko na placu boju. A tymczasem grają zawodnicy Śląska. Daleki wykop na naszą połowę i z lewej strony szarżuje Żukowski. Znowu wpada pole karne, zablokowane dośrodkowanie i... Czy tak będzie rożny dla Śląska Wrocław w 69 minucie tego spotkania. Po prawej ręce Zlatana Alomerovicia będzie dośrodkowanie, a dokładnie dośrodkowanie będzie wykonywał Petr Schwarz, bo to on tam biegnie w narożnik boiska i za chwilę zobaczymy, co z tego dośrodkowania wyjdzie. 69 minuta tego meczu kończy się 1-1 wciąż na boisku we Wrocławiu. Jagiellonia broni pozycji lidera i na razie robi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A tym razem dośrodkowanie w pole karne Jagiellonii Białystok z pierwszej piłki. Oj, no tak to można uderzać. Przed pole karne dośrodkowywał Schwarz z numerem 16. Uderzał z pierwszej piłki Petr Pokorný, ale tak huknął, że tam piłka pewnie... No tak, piłka trafiła do kibiców Jagiellonii Białystok. Ja nie wiem, to na mojej wysokości, a ja oglądam mecz z 4. piętra, tak sobie myślę, może nawet trochę wyżej, ale grają teraz żółto-czerwoni, połowa połowy Śląska Wrocław, Romańczuk, Nenê, to wszystko w środku, będzie do środka, ale wycofanie, do Diégueza, Diéguez na lewo, do Wdowika, Wdowik jeszcze na lewo, do Lewickiego, Lewicki chciał ogrywać tutaj jednego z obrońców Śląska, ale nie udało się, bo odbiegł Bartłomiej Wdowik do Samca-Talara i go faulował, a więc na swojej własnej połowie już za chwilę będą grali zawodnicy Śląska po faulu Bartłomieja Wdowika. W tym momencie rozpoczęła się 71 minuta tego spotkania. Wciąż przypominam 1-1 na stadionie we Wrocławiu. I grają zawodnicy gospodarzy, a dokładnie Samiec-Talar z prawej strony. Gubi piłkę i bardzo dobrze. Już w środku Nenê. Jeszcze bardziej do środka, do Jesúsa Imaza. Ten wycofanie, ale na prawą stronę. Wypatrzył Saczka. Saczek przechodzi linię środkową na prawo. Teraz tam z prawej strony, jeśli mnie tutaj... oczy nie mylą, znalazł się Naranjo. To tak, to on zmienił stronę z lewej na prawą. Mięciutko Nenê na Jesúsa Imaza w pole karne, ale tam dobrze. O nie, jednak nie poradził sobie Jesús Imaz. Jeszcze dośrodkowanie na Pululu, ale jednak z numerem 28 akcję przerywa Michał Żuchowski i teraz już grają zawodnicy Śląska. Ładnie tam walczył Jesús Imaz do samego końca, jeszcze próbował dośrodkować. Może się trzeba było jednak zatrzymać, może poczekać, no ale nic z tego, to jest historia. Tymczasem grają bardzo szybciutko zawodnicy Śląska. Już połowa połowy Jagiellonii Białystok. Z numerem 27 z prawej strony Konczkowski, wycofanie do Schwarza. Schwarz jeszcze do środka i teraz na prawą stronę Konczkowski, będzie dośrodkowanie w pole karne Jagiellonii Białystok. Na szczęście pomylił się z numerem 17 Petr Schwarz, a tymczasem na środku boiska leży jeden z zawodników Śląska Wrocław, bardzo cierpi, będzie potrzebna pomoc fizjoterapeutów z drużyny gospodarzy. Tak sobie jeszcze obserwuję, nie miałem czasu i nie miałem okazji tak naprawdę podzielić się z Państwem pewnymi refleksjami dotyczącymi murawy we Wrocławiu. Mogłoby się wydawać, taki piękny stadion, tyle tysięcy kibiców, a jednak ta murawa, no wygląda... Słowo nie najlepiej, to mi się wydaje, że to tak bardzo lekko powiedziane. Po prostu po ostatniej gali bokserskiej, przypominamy, tutaj przecież walczył o tytuł mistrza świata Ukrainiec Usyk i wygrał, i potem trzeba było tę murawę zmieniać. I wygląda to w taki sposób, że cały środek jest kompletnie w innym kolorze, a już na przykład murawa bliżej pola karnego, czy to jednej, czy to drugiej drużyny, już wygląda zupełnie inaczej. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo porządnie. Mam nadzieję, że na tej murawie właśnie nie dojdzie do jakichś poważnych kontuzji, czego oczywiście bardzo mocno życzę zawodnikom obu ekip. 19, już mamy 19 297 osób ogląda dzisiejsze spotkanie na stadionie we Wrocławiu. Przypomnijmy, ponad 200-osobowa grupa Jagiellonii Białystok, dokładnie fanatyków Jagiellonii Białystok. Oczywiście 213 osób zdecydowało się na przyjazd do Wrocławia i chwała im za to. Brawo, żółto-czerwoni fani. A tymczasem pozbierał się już z numerem 27, czy strasznie daleko tutaj, no nie, z numerem 24 cierpiał Piotr Samiec-Talar, młody pomocnik Śląska Wrocław, ale schodzi o własnych siłach z boiska, no bo przecież udzielana była pomoc medyczna, więc on musi sobie teraz chwilkę odpocząć poza linią boczną. Za chwilę na pewno pozwoli mu sędzia Paweł Malec pojawić się ponownie na boisku, a tymczasem grają zawodnicy Jagiellonii Białystok od własnej bramki. Zlatan Alomerović do Nenê. Nenê jeszcze bardziej na prawo, jesteśmy na połowie Śląska Wrocław, na prawo do Romańczuka, Romańczuk do Imaza i z powrotem do Tarasa Romańczuka, na prawo do Saczka, a teraz już z prawej strony na Naranjo na wysokości linii pola karnego, wycofanie do Tarasa Romańczuka i jeszcze na prawo do Saczka, przesuwamy się, zdobywamy kolejne metry na wysokości pola karnego, teraz Naranjo, obok niego dwóch obrońców, ale wycofanie do Romańczuka, Romańczuk do Pululu, do Jesúsa Imaza, odegranie do Pululu od Jesúsa, szkoda, że przerwali to zawodnicy Śląska, ale jeszcze Jesús Imaz i Naranjo wpada w pole karne, ale dobrze blokowane przez obrońcę z lewej strony, tam gra Petkow i jeszcze Naranjo, zdaniem sędziego Malca, faulował Petkowa w polu karnym. Dobrze to wyglądało, szkoda, że to przerwali zawodnicy Śląska, bo Pululu wychodziłby miałby sytuację sam na sam z bramkarzem Śląska Rafałem Leszczyńskim. Taka właśnie mała gra, na jeden kontakt, to jest dobre, tak chyba trzeba po prostu grać, zdobywać to kolejne metry, kolejne i już w polu karnym im bliżej, tym zagęszczać te podania i właśnie grać takie te małe gry na jeden kontakt. Kolejna zmiana będzie w drużynie Śląska. Z numerem 18 pojawi się młodzieżowiec Karol Borys. Jeszcze na razie nie wiemy, kogo zmieni, bo... A nie, no czekamy właśnie na zmianę. Nie, jednak Rafał Leszczyński wykopuje piłkę w lewą stronę, daleko pod pole karne Jagiellonii Białystok. Główką zgrywa Erik Exposito, ale radzą sobie z tym zawodnicy Jagiellonii. Wciąż piłka na górze, teraz Naranjo wybija poza linię boczną i będzie aut dla Śląska Wrocław i jest zmiana. Z numerem 24 schodzi Piotr Samiec-Talar, a więc bardzo prawdopodobne, że ta kontuzja była nieco poważniejsza. Ten uraz jest nieco poważniejszy i potrzebna jest zmiana, a w jego miejsce wchodzi Karol Borys, młodzieżowiec w drużynie Śląska Wrocław. 76. minuta spotkania. Przypominam, we Wrocławiu Śląsk remisuje z Jagiellonią Białystok 1-1. No i czekamy na kolejne groźne akcje, przede wszystkim żółto-czerwonych. Sprawdźmy, co się dzieje na boisku. W tym momencie z autu wyrzucają zawodnicy Śląska. Na lewej stronie Erik Exposito radzi sobie z dwoma obrońcami Jagiellonii. Ostatecznie, na szczęście, Michał Saczek wybija mu tę piłkę. Jeszcze tam bawi się Naranjo z Exposito niepotrzebnie. Czy faulował Naranjo? Oczywiście, że faulował. Nieprawdopodobne. Po co Naranjo bawił się z Exposito w jakieś tutaj przepychanki? Potem ostatecznie chciał piłkę wybić w górę i sfaulował Erika Exposito bardzo blisko linii końcowej, po prawej ręce Zlatana Alomerovicia. Będzie groźna sytuacja dla Śląska Wrocław, będzie dośrodkowanie w pole karne. Za chwilę zobaczymy, kto to zrobi. Już tam się ustawiają kolejni zawodnicy. Z numerem 17 będzie dośrodkowywał z lewej strony w pole karne Jagiellonii Białystok Petr Schwarz. Skromny mur dwuosobowy znowu w polu karnym Jagiellonii Białystok w wykonaniu dwóch żółto-czerwonych. Sprawdzamy, co zrobi Petr Schwarz, jak to będzie dalej wyglądało. Mocno bita piłka i jeszcze zgranie, jeszcze piłka w górze. Na szczęście wybijają to zawodnicy Jagiellonii Białystok, ale tam awizują rękę zawodnicy Śląska. Na pewno będzie to sprawdzane przez wóz VAR. A tymczasem Afimico Pululu, daleko, ale chyba był Jesús Imaz na spalony. Jesús Imaz wychodzi, ogrywa Leszczyńskiego, pusta bramka, ale dobiegają dwóch obrońców obrońcy dobiegają do bramki, wybijają tę piłkę, która szła w światło bramki, ale dopiero w tym momencie, kiedy Jesús Imaz dotknął piłkę, sędzia liniowy pokazał, że była pozycja spalona. Od samego początku było to widać, że Jesús był na spalonym, no ale no to jest ten przepis, który mówi, że dopiero kiedy tam zawodnik dotknie piłkę, tam dopiero kiedy tam sędzia się zastanowi, a dokładnie tych przepisów wszystkich nie znam, tych piłkarskich, szybciej bym w koszykówce sobie poradził, no ale faktycznie jest taki przepis, że sędzia musi odczekać, dopiero kiedy zostaną spełnione pewne argumenty, pewne warunki, no to dopiero wtedy jest podniesiona chorągiewka. Tak jak w tym momencie, 78 minuta tego spotkania, 1-1 wciąż na stadionie we Wrocławiu. Śląsk, Jagiellonia, Białystok. Dzięki takiemu wynikowi to Jagiellonia utrzymuje pierwsze miejsce w tabeli i pozycję lidera, ale tam przecież kolejne mecze przed nami i być może jakieś pewne zagrożenie jest, że ten lider się dzisiaj zmieni, ale spokojnie, na razie wracamy do Wrocławia. Exposito mięciutko z prawej strony dośrodkowywał na wbiegającego tam Żukowskiego, ale na szczęście wybijał to jeden z obrońców Jagiellonii, a dokładnie był to Miłosz Matysik czy Diéguez. To musiałbym dokładnie rzucić okiem, żeby nie te wybicie Żukowski uderzałby na bramkę Jagiellonii Białystok. Mogłoby być bardzo groźnie, a tak jest rzut rożny dla Śląska Wrocław. Po lewej stronie, po lewej ręce Zlatana Alomerovicia. Schwarz z prawej strony dośrodkowanie. Sprawdźmy, co się będzie za chwilę działo. 79 minuta się rozpoczęła. Schwarz źle na Jesúsa Imaza. Jeszcze uderzenie z pierwszej piłki w pole karne z numerem 19. Uderzał Patryk Janasik, ale jeszcze tam wybijają zawodnicy Jagi. Z lewej strony walka o piłkę i faulował znowu Naranjo. Faulował z numerem 18 bodaj Karola Borysa. Strasznie daleko tutaj jest i nie do końca widać te numery, ale najważniejsze jest to, że jest faul na wysokości linii pola karnego Jagiellonii Białystok. Po lewej stronie będzie dośrodkowanie w pole karne. Znowu groźna sytuacja w polu karnym Jagiellonii Białystok. 79 minuta za chwilę się skończy. 80 przed nami. 1-1. Zaraz to się może niestety zmienić dla Jagiellonii. Niestety dla Jagiellonii oczywiście. Dośrodkowanie w pole karne już za moment. A więc patrzymy, piłka w tym momencie w górze, dośrodkowanie w pole karne, wybijamy, och na szczęście, jakże było blisko z utraty bramki, jeszcze Exposito się przewraca i jest karny. Jest karny dla Śląska Wrocław, niestety. Erik Exposito, tam było najpierw wielkie zamieszanie pod bramką Jagiellonii Białystok, wybijał to Zlatan Alomerović rękoma, jeszcze Exposito z prawej strony dopadł do tej piłki. Jeden z obrońców Jagiellonii Białystok faulował Erika Exposito. Za chwilę zobaczymy, któż to taki był. Któż to taki był? To chyba faulował Naranjo, ale ja nie jestem pewny, bo to jest naprawdę bardzo daleko. Najważniejsze jest to, że w 80. minucie rzut karny mają zawodnicy Śląska Wrocław i to za chwilę oni mogą wyjść na prowadzenie 2-1. Kto będzie uderzał? Z piłką pod ręką? Nie, jednak będzie uderzał sam poszkodowany, czyli Erik Exposito. To może być jego 6. bramka w tegorocznych rozgrywkach. Wszyscy wstają tutaj na stadionie we Wrocławiu. Ponad 19 000 kibiców czeka na bramkę Erika Exposito z rzutu karnego. 11 metr. Kto lepszy? Erik Exposito czy Zlatan Alomerović? Zlatan! Wierzymy w ciebie. Erik Exposito rusza. Erik Exposito uderza i jest bramka. A więc w 81 minucie spotkania Erik Exposito podwyższa prowadzenie na 2-1 dla Śląska Wrocław. I to znowu teraz Śląsk melduje się na pozycji lidera piłkarskiej Ekstraklasy. I to właśnie Śląsk teraz zajmuje w tej wirtualnej tabeli pierwsze miejsce. Spychając tym samym Jagiellonię Białystok właśnie z tego pierwszego miejsca. Bo Jagiellonia w tym momencie ma punktów 12 w wirtualnej tabeli, a Śląsk, jeżeli dowiezie ten wynik 2-1, to będzie miał punktów 13. Nic się wielkiego nie dzieje. Porażki w sporcie to normalna sprawa. Po 4 wygranych z rzędu może się przecież przydarzyć. Nikt się nie spodziewał, że do końca życia wszystko Jagiellończycy będą wygrywali. Tylko że problem polega na tym, oczywiście, tutaj jeszcze jest to nie jest jeszcze koniec meczu. Tutaj jest jeszcze kilka minut, dobrych kilka minut. Zmiana w Jagiellonii z numerem 27. Schodzi Bartłomiej Wdowik, w jego miejsce pojawia się Wojciech Łaski. Nie, jednak jeszcze z numerem 19 Paweł Olszewski wchodzi na boisko, na prawą stronę za Michala Saczka. Nie, jeszcze Bartłomiej Wdowik jednak został na placu gry. Naranjo. Naranjo schodzi. Michał Saczek i Naranjo. Okej, w porządku. Mamy to. Kontynuując moją myśl, no oczywiście nikt się nie spodziewał, że Jagiellonia tutaj będzie wszystko wygrywała w tej Ekstraklasie, ale no, trochę szkoda, tym bardziej, że w dzisiejszym meczu w moim odczuciu Jagiellonia naprawdę jest lepszym zespołem. Trochę się zmieniło po przerwie, trochę odważniej zaatakował Śląsk, no i w związku z tym mamy taki efekt, jaki mamy. 2-1 od 81 minuty prowadzi Śląsk z Jagiellonią Białystok. No panowie, po remis, walczymy! Z lewej strony Bartłomiej Wdowik, Nenê w środku, jeszcze na lewo do Wdowika. Wdowik, walczymy panowie, walczymy. Nic się tutaj jeszcze wielkiego nie wydarzyło. Do środka, do Jesúsa Imaza, ale daleko od bramki. Olszewski na prawo, do Saczka. Saczek jeszcze wycofanie do Pawła Olszewskiego. Romańczuk, mięciutko w pole karne, na wbiegającego tam Łaskiego. Pululu jeszcze walczy przed polem karnym. Jeszcze przed... O, jest ręka jednego z zawodników Śląska Wrocław. Bezpośrednio, ja wiem, może metr przed polem karnym Śląska Wrocław. I tu mi od razu przed oczami staje Bartłomiej Wdowik, bo to jest takie miejsce, metr, może 1,5 metra przed linią pola karnego, tak delikatnie po lewej ręce bramkarza Leszczyńskiego. I to jest miejsce absolutnie, z którego trzeba uderzać. 84 minuta. Czy będzie remis? Czy będzie 2-2? Ewidentna ręka przed polem karnym, tam taka przebijanka. Sędzia Paweł Malec nieprzekonany, a przy piłce Nenê i Bartłomiej Wdowik. 1,5 metra przed linią pola karnego. Panowie, zróbcie to! 85 minuta właśnie się rozpoczęła. Czy Wdowik? Czy Nenê? Wdowik strzela! Ach, odbita piłka od muru. Szkoda. Niziutko tak tym razem strzelał Bartłomiej Wdowik. Nie chciał w okienko ładować. Chciał tak mniej więcej na wysokości rąk, na wysokości klatki piersiowej. Nic z tego. Rzut rożny dla Jagiellonii po prawej ręce Leszczyńskiego. To jeszcze nie koniec. Wdowik z lewej strony, dośrodkowanie w pole karne. Kto wyskoczy? Pululu, ale źle główkował w kierunku linii końcowej. I jeszcze wybijają to zawodnicy Śląska, niefortunnie, na wysokości pola karnego. Żółto-czerwoni mają jeszcze aut, właśnie wybity w tym momencie. I kolejna przechwycona piłka przez Śląsk wybita na aut. Wycofanie. Olszewski do środka, do Miłosza Matysika. Ten na lewo, do Wdowika. To jest środek pola Śląska Wrocław. I znowuż na lewo. Diéguez się teraz znalazł z lewej strony. Wycofanie do Zlatana Alomerovicia. 86 minuta właśnie się rozpoczęła. 2-1 prowadzi Śląsk Wrocław. 2 gole Exposito, 1 gol Bartłomieja Wdowika. Przed chwilą była sytuacja na wyrównanie. Szkoda, że tak to zostało uderzone, no ale trudno, bywa. I Diéguez na prawą stronę, na wbiegającego tam Łaskiego. Łaski chciał dośrodkowywać w pole karne i wywalczył ostatecznie rzut rożny po lewej ręce Rafała Leszczyńskiego. A więc w 86 minucie spotkania Jagiellonia ma kolejny rzut rożny i kolejną szansę na wyrównanie, bo przecież od 81 minuty żółto-czerwoni przegrywają ze Śląskiem we Wrocławiu 1-2. Dalej to posiadanie takie duże. I uwaga, dośrodkowanie w pole karne, miękko, nisko. Jeszcze tam zamieszanie, Jesús Imaz na prawą stronę z powrotem. Jeszcze wycofanie, Bartłomiej Wdowik. Jeszcze no, dośrodkowanie w pole karne. Kto wyskakuje? Minął się z piłką Jakub Lewicki, minął się Wojciech Łaski. Jeszcze zgranie głową. I tam była ręka? Czy tam była ręka? Czy tam była ręka? Tam pokazują zawodnicy Jagiellonii Białystok, że była walka o piłkę. I tam było, taki tłok. A teraz są jeszcze przepychanki na środku. W okolicach pola karnego Jagiellonii Białystok, bo żółto-czerwoni mówią, że tam była ręka jednego z obrońców Śląska Wrocław. Teraz takie odpychanie tam jedni drugich, uspokójcie się, jedni mówią do drugich, zaraz to się skończy na pewno kartkami. Na pewno to się skończy kartkami, tak jest, jedna kartka dla zawodnika z numerem 17 w Jagiellonii, to Adrian Diéguez. On tam był aktywny, a za chwilę będzie sprawdzane, czy była ręka. Ja podglądam tutaj monitory. Nie było moim zdaniem ręki. Nie było moim zdaniem ręki. Wydaje się, że chyba była to jednak raczej sytuacja prosta i klarowna. 87 minuta, ale sędzia jeszcze czeka. Jeszcze czeka, jeszcze sędzia. W moim odczuciu chyba nie było tej ręki tam w tym polu karnym Śląska Wrocław. Ale sędzia jeszcze wstrzymuje grę. On wie lepiej. Ja się po prostu może na tym nie znam. Jeszcze czekamy. Nie, jednak gramy. Jednak nie będzie karnego. I grają żółto-czerwoni. Połowa połowy Śląska Wrocław. 88 minuta się rozpoczęła. Jeszcze trzeba to dograć. Jeszcze trzeba powalczyć przynajmniej o wyrównanie. Szkoda by było, żeby to się teraz zakończyło, ta seria wygranych, żeby się zakończyła porażką. No ale oczywiście, tak jak już wspominałem, faulowany blisko linii środkowej Erik Exposito przez, Diéguez faulowany przez Erika Exposito. No i będą mieli żółto-czerwoni rzut wolny już z pola Śląska Wrocław, blisko linii środkowej. Jest zmiana. Z numerem 33 na placu gry pojawia się w drużynie gospodarzy Yehor Matsenko. Zaraz się dowiemy, za kogo się dokładnie tutaj zmieni. Jest tam jeden z zawodników Śląska Wrocław zszedł. Jest kompletnie nieistotny w tym momencie. Matsenko się pojawia na placu gry. 89 minuta się rozpoczęła. Jest tak strasznie daleko, że tak ciężko zobaczyć, jakie to są numery. Ale to nieważne. Mniejsze o większość. Zajmijmy się wyrównaniem. To jest najważniejsze. Nenê mięciutko w pole karne. Kto tam wyskakuje? Wyskakiwał Miłosz Matysik. I w locie jeszcze przetrącił Rafała Leszczyńskiego, który złapał piłkę, bramkarz Śląska Wrocław. A z numerem 16 Petr Pokorný, tak, przepraszam, ale po prostu bardzo wysoko tutaj jesteśmy i te numery nie są do końca widoczne. To jeżeli chodzi o zmianę we Śląsku Wrocław, a jest 89 minuta, ona się już kończy, za chwilę rozpocznie się 90 minuta, a my jesteśmy na polu gry Jagiellonii Białystok. Dalekie wybicie przez żółto-czerwonych w kierunku bramki Rafała Leszczyńskiego, nic z tego, jeszcze piłka cały czas w górze, główka jedna, główka druga, raz z jednej, raz z drugiej strony, w końcu piłka na ziemi i przejmuje to Taras Romańczuk. Na prawą stronę do Pawła Olszewskiego. Ten łamie do środka, ale to na własnej połowie. Trzeba grać dalej, panowie, do przodu. Diéguez, daleka piłka na prawą stronę. Tam z prawej strony Łaski, na niego piłka. Łaski z prawej strony. Odegranie jeszcze do tyłu, do Tarasa Romańczuka. Niestety zablokowany ten strzał i wciąż jest 2-1. 90 minuta, do niej brakuje nam 30 sekund dosłownie. Za chwilę sędziowie powiedzą, ile będziemy grali dłużej. To są te minuty nadziei dla Jagiellonii Białystok. Jeszcze na wyrównanie. Przecież Śląsk Wrocław od 81 minuty prowadzi z Jagiellonią 2-1. Teraz jeszcze faulowany z jeden z zawodników gospodarzy. No jakże to wszystko go teraz bardzo boli. Jak on tak bardzo długo też przecież przeżywa. 7 minut. Aż 7 minut nadziei dla Jagiellonii Białystok na wyrównanie, a może nawet na wygranie dzisiejszego spotkania. 7 minut, o tyle dłużej będzie trwał mecz Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok. Rozpoczął się ten już dodatkowy czas gry. Po faulu będzie wznawiał grę bramkarz Śląska Wrocław Rafał Leszczyński. To poza polem karnym. On odsuwa swoich kolegów daleko i dalekim wykopem aktywizuje swoich napastników, a dokładnie Exposito. Wybijają żółto-czerwoni piłkę, walka tam o piłkę. Jeszcze dobrze sobie poradził. Och, teraz faulował. Chciałem powiedzieć, dobrze sobie poradził Wojciech Łaski. Wybił piłkę, tak powalczył, żeby piłka nie wypadła na aut, ale potem sfaulował jednego z zawodników gospodarza. To był dokładnie Matsenko faulowany. No i teraz na połowie Jagiellonii Białystok z rzutu wolnego będą rozpoczynali grę po lewej stronie, blisko linii środkowej, zawodnicy w zielonych koszulkach. Już pierwsza minuta tego doliczonego czasu gry za nami. Jeszcze 6 minut nadziei. Ten remis, no naprawdę, panowie, przecież wiemy, że dacie radę. Wszystko jest możliwe. 2-1 prowadzi Śląsk Wrocław. Żółtą kartkę w tym momencie za przedłużanie gry zobaczył zawodnik Śląska, ale to już jest kompletnie nieistotne. Gramy dalej. W pole karne Jagiellonii Białystok. Tutaj ładnie się przy piłce utrzymuje Exposito. Dwóch obrońców obok niego jeszcze zagrywał piętką pięknie do swojego kolegi z zespołu. Na szczęście przechwycili to żółto-czerwoni. I teraz Exposito, on to bierze na siebie. Dzisiaj 2 bramki w dzisiejszym spotkaniu. I dalej grają zawodnicy Śląska. Na prawo, z prawej strony, z numerem 27 Konczkowski. On niefaulowany. Teraz kolejna sytuacja. Nie gwiżdże sędzia. Pululu. Pululu ma piłkę w środkowej. Ależ ściągnięty teraz przez zawodnika z numerem 17, Petra Schwarza, za koszulkę Pululu, że też ona wytrzymała na tym Pululu. No po prostu nieprawdopodobne rzeczy. On go po prostu ciągnął, że też ta koszulka nie została porwana. Oczywiście jesteśmy już na połowie Śląska Wrocław i stąd będzie wybijany rzut wolny. Jeszcze sędzia Paweł Malec zabiera piłkę od zawodnika ze Śląska, bo oni nie chcieli oddać tej piłki i im się nie śpieszy. Oni są w tym momencie na pierwszym miejscu. Jagiellonia spada na drugi, ale to spokojnie. Wszystko przed nami. Wdowik w pole karne, miękko. Kto wyskoczy? Zawodnicy Śląska. Oni wybijają. Jeszcze czyżby jakiś szybki kontratak? Nie, Wdowik powalczył w powietrzu. Jeszcze Nenê, piłka w górze, na lewą stronę i tam grają w tym czasem spokojnie zawodnicy Śląska. Daleka piłka w kierunku pola karnego Jagiellonii Białystok, ale radzą sobie z tym obrońcy Jagi. Na lewą stronę do Lewickiego, ten trochę niewidoczny po wejściu na boisko. Może teraz Kuba się odpali. 2,5 minuty do liczonego czasu gry za nami. Jeszcze za chwilę jakaś kolejna zmiana w drużynie Jagiellonii Białystok. Przygotowany Krzysztof Toporkiewicz do wejścia, ale sprawdźmy dośrodkowanie pole karne Śląska. Jesteśmy przed polem karnym. Jeszcze Taras Romańczuk na lewą stronę do Lewickiego. Zgranie z pierwszej piłki przed pole karne do Wdowika. To wszystko z lewej strony. I znowu Lewicki. I cofamy się. I znowu piłka do tyłu. Ale teraz Paweł Olszewski na wprost bramki. Dobrych ponad 20 metrów na prawą stronę. Źle do Łaskiego, ale przechwytuje to Pululu. I dalej mamy piłkę. Pululu faulowany. Puszcza sędzia grę. Nenê w pole karne. Znowu mięciutko. Ale wybijają to znowu obrońcy. I Exposito przy piłce. Na szczęście jeszcze zatrzymana ta sytuacja, bo Exposito faulował jednego z zawodników Jagiellonii Białystok i dalej jesteśmy na połowie Śląska Wrocław. Ile to już 3,5 minuty minęły. Jeszcze 3,5 minuty, jeszcze dokładnie tyle samo. Tutaj faulował Erik Exposito, będzie dośrodkowanie w pole karne Śląska Wrocław z prawej strony, blisko linii środkowej. Bartłomiej Wdowik, 3-2-1, poszło. Coś dobrego z tego zrobić, nic z tego, wybijają zawodnicy Śląska przed pole karne, ale jeszcze Jakub Lewicki na lewą stronę, dalej Diéguez, mięciutko, zgranie przed pole karne, główką przez Lewickiego, piłkę w kierunku linii końcowej, Popeń leciała po wybiciu przez zawodników Śląska, miał być róg, ale rogu nie ma, ponieważ jeszcze tam była walka o piłkę i ostatecznie piłka wylądowała za linią boczną, na wysokości linii pola karnego. Będzie piłkę wrzucał z autu z lewej strony Bartłomiej Wdowik. Do kogo? Do Lewickiego. Króciutko, z powrotem odegranie do Wdowika. Wdowik łamie do środka. Podanie do Miłosza Matysika. To wszystko kilkadziesiąt metrów od pola karnego. Paweł Olszewski mięciutko na prawą stronę w pole karne Śląska Wrocław. Wybijają to obrońcy w zielonych koszulkach. Jeszcze walczy Łaski. Łaski, czy faulowany? Nie. I na dodatek Łaski wypadł z piłką poza linię boczną i niestety piłka dla Śląska Wrocław. 4,5 minuty doliczonego czasu gry za nami. Przypominam, 2-1 prowadzi Śląsk Wrocław z Jagiellonią Białystok. Nic się nie dzieje. To mogło się zdarzyć. To się zdarza każdemu. Tym bardziej szkoda, bo Jagiellonia w tym meczu naprawdę jest lepsza. No, ale odpalił się troszeczkę w drugiej połowie Śląsk, co po prostu przyniosło mu pewne efekty. Dalej walczymy i jeszcze walczą żółto-czerwoni. Wojciech Łaski blisko linii środkowej. Z prawej strony główka od zawodnika Śląska, piłka wypada na aut. 5 minut doliczonego czasu gry za nami, jeszcze 2 minuty. Żółto-czerwoni, wiem, że dacie radę. Wiemy, że to jest wszystko możliwe. Nie takie rzeczy myśmy widzieli w waszym wykonaniu w ogóle w historii futbolu. Przecież w tym czasie to można jeszcze 2 bramki strzelić, a nie jedną. No ale musimy przyspieszyć. Teraz Diéguez w kierunku pola karnego, zgranie główką na lewą stronę. Teraz Romańczuk, lewej strony. Lewicki, dośrodkowanie w pole karne fatalne. Dośrodkowanie bardzo złe. Dośrodkowanie młodziutkiego Kuby Lewickiego. Piłka za linią końcową i od własnej bramki grę będzie rozpoczynał Rafał Leszczyński, bramkarz Śląska Wrocław. 5,5 minuty doliczonego czasu gry za nami. Jeszcze 1,5 minuty nadziei Jagiellonii Białystok, 1,5 minuty nerwowego oczekiwania ponad 19 000 kibiców na stadionie we Wrocławiu. I ponad 200-osobowa ekipa z Białegostoku przyjechała na ten mecz do Wrocławia. Oni też żywią tutaj gorącą nadzieję, że jeszcze uda się wyrównać. Leszczyński daleko, minuta czasu gry tego doliczonego jeszcze została. Miłosz Matysik przepuszcza do Pawła Olszewskiego, ten główką do Alomerovicia. Alomerović teraz z ręki podał do Pawła Olszewskiego i Paweł Olszewski biegnie co sił w nogach po prawej stronie. Przechodzimy linię środkową do Nenê. Nenê wycofanie do Olszewskiego i teraz Miłosz Matysik na środku boiska, na prawą stronę do Pawła Olszewskiego. Paweł Olszewski, czy będzie dośrodkowanie? Tak jest, pole karne. Mięciutko w pole karne, kto wybija? Zawodnicy w zielonych koszulkach, ale jeszcze przed polem karnym jest Jagiellonia. Był to Bartłomiej Wdowik, ale wybita i teraz jest Exposito. Na szczęście obok niego Miłosz Matysik, Exposito. Pięknie Miłosz Matysik kasuje Erika Exposito. No ale cóż z tego, skoro Erik Exposito zyskał kolejne cenne sekundy. 20 sekund nam brakuje do 7 doliczonych. Wzmaga się doping fanów Wrocławia, fanów Śląska Wrocław. A zawodnicy Śląska będą mieli wyrzut z autu na wysokości pola karnego Jagiellonii Białystok. 4. wygrana z rzędu zawodników Śląska może za chwilę stać się faktem, bo te 7 minut właśnie w tym momencie doliczonego czasu gry minęły, aż Petr Schwarz będzie z prawej strony z rzutu z autu, będzie wyrzucał piłkę w pole karne Jagiellonii Białystok. Do Erika Exposito. Koniec! Były 4 wygrane z rzędu Jagiellonii Białystok. Jest po tej serii pierwsza porażka od 4 kolejnych meczów. Tak jak wspominałem, porażki są wpisane w życie sportowca. To jest wszystko oczywiste, naturalne. Każda seria kiedyś musi się skończyć. Szkoda tylko, że w meczu z nie najlepiej dysponowanym Śląskiem Wrocław. Oni tutaj, jeszcze tutaj Pululu chce powiedzieć, wytłumaczyć sobie z jednym z zawodników Śląska Wrocław coś konkretnego, coś tam jeszcze przepychanki na środku boiska. Trochę niepotrzebne, ten mecz już się zakończył, tu się nic więcej nie wydarzy, ale kilka gorzkich słów można sobie powiedzieć po ostatnim gwizdku. Zaraz jeszcze, myślę, posypią się jakieś kartki na koniec. No nic, trudno, szkoda, że ze Śląskiem Wrocław, szkoda, że w takiej sytuacji, ale trudno. Przed nami kolejne mecze i kolejne spotkania i kolejne szanse na zdobycie kolejnych punktów. Przypomnijmy, co się wydarzyło w tym spotkaniu. Po kolei. W pierwszej połowie tak naprawdę nic się wielkiego nie działo. Pierwsze 45 minut to bicie głową w mur Jagiellonii Białystok, w mur obronny Śląska Wrocław, który to naprawdę postawił bardzo mocne zasieki obronne i tak naprawdę nic tutaj Jagiellonia nie była w stanie wielkiego zrobić. Przyszła dopiero 47 minuta spotkania. Erik Exposito dobrze znalazł się w polu karnym Jagiellonii Białystok. Dobre zagranie z głębi pola i w sytuacji praktycznie sam na sam ze Zlatanem Alomerovićem. Z lewej strony Erik Exposito otwiera wynik tego spotkania na 1-0. 60 minuta wcześniej faulowany w polu karnym Śląska Wrocław Jesús Imaz i rzut karny dla Jagiellonii Białystok i w 60 minucie wyrównuje Bartłomiej Wdowik, ale przychodzi nieszczęśliwa 81 minuta. Faulowany w polu karnym Jagi jest Erik Exposito i on sam wymierza sprawiedliwość żółto-czerwonym. W 81 minucie jest 2-1 z 11 metrów i tym oto sposobem to Śląsk Wrocław spycha Jagiellonię Białystok z pozycji lidera, nowym liderem. Śląsk, Jagiellonia na drugim miejscu. No ale cóż, czekamy na kolejne spotkania ze stadionu we Wrocławiu. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Grzegorz Pilat. Słyszymy się w kolejnych relacjach.